Witam was, moi drodzy, serdecznie w 44. odcinku z Euro Truck Simulatora 2, z serii Zaczynamy od Zera do Milionera. Ja jestem Yuken i zapraszam was do oglądania na waszych oczach tych zmian, które robimy na koncie tego levelowania. Wszystko na tym koncie, konkretnie na tym profilu właśnie, dzieje się tylko i wyłącznie na waszych oczach. No moi drodzy, poprzednie dwa odcinki nie były zbyt udane, to znaczy dwa odcinki wstecz to w ogóle poniosłem porażkę. Później tego samego dnia nagrywałem kolejny odcinek z trasą 3000 km, która no, była szaleńczą trasą. No, nie miałem kompletnie weny na długą trasę. Faktycznie takie 2-3 dni przerwy od dłuższych tras dobrze mi zrobi. Obiecuję, że wrócimy i pobijemy najdłuższą możliwą trasę, jaka nam się pojawi. Wy oczywiście, kiedy miałem problem z tą długą trasą, pisaliście w komentarzach, że możliwe, że nie mam w opcjach. Zaraz wam udowodnię i wam pokażę, moi drodzy, że długość zlecenia mam na 150%. Proszę bardzo, preferowana długość zlecenia 150%. Od początku mam to ustawione. Dziękuję wam oczywiście za te ewentualne porady, natomiast tam wtedy konkretnie Euro Truck się zbagował. I z tego co widzę, czasem tak jest, że Euro Truck się baguje i raz te zlecenia nie są zauważalne, raz są, ale na pewno nie jest to związane z moimi ustawieniami. Dobrze, moi drodzy, zaczniemy odcinek od tego, co obiecałem pod koniec ostatniego odcinka, bo od kilku odcinków przewija się temat naszej pani Helgi. Znaczy ona to w ogóle się ciągle przewija, bo raz była niezdarą, którą chciałem zwalniać, ale Helga zaczęła zarabiać i zrobiła ostatnie zlecenie na chyba tam 200, 250 tysięcy, także przepięknie. No i obiecałem, że Heldze damy nową ciężarówkę. Helga jest latki, zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Tak więc, moi drodzy, zobaczymy, jak to z garażami wygląda, bo ja jakby już nie pamiętam, zaczynając odcinek. O, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć garaży, no bo tego Poznania nie liczę i ten Poznań tak zostanie. No i Poznań jest na minusie przez moje wyczyny, słuchajcie, także muszę, Poznań jest tylko mój. Dobrze, moi drodzy, to wiecie, co zrobimy? To będziemy musieli zakupić jakiś garaż w takim razie. Po raz kolejny, także jak widzicie, już wchodzimy w takie, mimo takich strat, jakie wygenerowałem w poprzednim odcinku, to tragedii nie ma. Dobrze, gdzie byśmy tutaj mogli sobie kupić garaż? Może gdzieś tutaj na West Bałkaz, a może ta Turcja by była ok, Stambuł może, o, zobaczymy. I z jedną ciężarówkę używaną bym widzowie z miłą chęcią kupił. Albo nie, bo ja muszę kupić nową ciężarówkę, którą dam dla Helgi, a tą, którą ma Helga, przenieść. Tak obiecałem. O, to tak nam się fajnie składa. Widzicie, kredytów nie mamy za dużo, także będzie nas stać na nową ciężarówkę dla pani Helgi. Zarządzaj ciężarówkami. Gdzie tu jest ta Helga? Muszę ją tylko znaleźć. Gdzieś tu mi przeleciała. Tu jest. Dobra, ma Mercedesa Helga, czyli Mercedesa przeniesiemy do Turcji. A Heldze kupimy nową ciężarówkę, tak jak obiecałem. Będzie to pewnie Manik, widzowie. Będzie to raczej Manik, bo wychodzi on nam najtaniej. I raczej go nie będziemy jakoś za wiele tutaj na razie ulepszali, jeśli chodzi o silnik. Ale tak jak mówiłem, ja mam taki plan. Teraz tak, gdzie jest to Laiti? To było pewnie gdzieś tam w Finlandii, nie czasem tu? Latki. I jest nasza pani Helga, dobra. Także Helga dostała w nagrodę nową ciężarówkę. Plan oczywiście, widzowie, jest taki na któryś, no tutaj z kolejnych odcinków, ażeby te wszystkie używane ciężarówki powyprzedawać, aby każdy pracownik miał nową ciężarówkę. Myślę, że flotę będziemy budowali z mana, chociaż man mówimy, zobaczmy jaka to też jest różnica, jeśli chodzi o Volvo, to w sumie nieważne gdzie klikniemy, gdzie tu jest jakieś Volvo, tu jest na przykład Volvo. No kurczę, to Volvo wychodzi podobnie, tylko no musiałoby być nawet więcej koni, także tak na upartego to źle robię, zamiast kupować mana, myślę, że mógłbym Volvo, tylko oczywiście musiałbym troszeczkę to Volvo rozbudować, żeby miało no, większy zbiornik paliwa. To by było w sumie takie samo Volvo jak ja mam, tylko byśmy rozbudowali. Czyli koło 600 tysięcy pewnie by ono kosztowało z rozbudową. To może tak zrobimy. Dajcie znać w komentarzach,
Widzowie, jakby byście to widzieli, tu mamy jeszcze takie Volvo 420 koni, 1400 litrów. No to może byśmy takie Volvo kupili, jakoś byśmy je może pomalowali. Tutaj za 700 tysięcy, no ładne to Volvo. No zastanowimy się. Zobaczymy, jak będą pieniążki nam płynęły. Czy będą płynęły nadal szerokim strumieniem. No i wtedy to, tą decyzję się podejmie. Na razie jeszcze jest dwa odcinki bez tego. Dobra, dzisiaj sobie zrobimy krótką trasę, taką do 1500, właściwie 1500 minimum bym powiedział, żeby załapać się fajnie na długodystansowca. Jak widzicie 13,5%, ostatnio było 12%, także idzie to odkrywanie mapy. Bardzo to cieszy, bardzo to motywuje. Dobrze, no to co? No to wbijemy sobie level, pojedziemy kulturalnie. I teraz tak, nie wiem, czy nie wezmę może z tej Kordoby trasy. Ja nawet do Wielkiej Brytanii mógłbym jechać, ale zobaczmy, co tu mamy. Tu mamy napoje, za mała ta trasa. Nie wiem, czy cena według dystansu tu jest ok. Nie, nie biorę żadnej trasy 3000 km. Od razu widzowie mówię, że nie biorę. O, 5200, ale to tak jak mówię, wrócimy do tego niebawem. Ja dzisiaj to traskę taką bym chciał zrobić. No 2600, no to nie jest to 1500, byłbym niesłowny, aczkolwiek przeprawa promem i tu trochę przez Wielką Brytanię, bo nie byliśmy jeszcze w Wielkiej Brytanii w żadnym odcinku i tak mnie może kusi, żeby spróbować. Samochodów bym nie chciał. Kurczę, ciężko. O, 1600, ale tu mamy co? Ketchup byśmy wieźli z Kordoby do Francji, ale pewnie ta trasa już jest odkryta i byśmy nic nie odkryli. No mogłoby to być. Mogłoby to być, moi drodzy, na środę rano maksymalnie. Ale to ani to nie jest, to jest standardowa dostawa, także to wiecie, żeby ja lubię, żeby było coś jakoś tam jednak połączone. Tutaj jest wełna owcza, też byśmy do Wielkiej Brytanii polecieli, nawet do Irlandii, no tak samo nie jest nic tutaj. Widzicie, zawsze jest problem, bo z jednej strony oczywiście chciałbym odkrywać mapę i dlatego tutaj jakby ktoś się dziwił, czemu się zastanawiam, to no pierwszym warunkiem jest odkrywanie mapy. Pod odcinki drugim warunkiem jest to, żeby no te towary tak się jakoś tam nie powtarzały. Staram się, wiadomo, że już dwa razy chyba wieźliśmy, czy to kampery, czy śmigłowiec i nie da się tego jakby uniknąć. Wiecie co, tu jest woda butelkowa i mimo, że ona nie jest jakimś tutaj super opłacalnym zleceniem, to jest ok, 2600, bo byśmy przez Wielką Brytanię przejechali. Ja myślę, że czyli między wodą butelkową się zastanawiamy, a ketchupem, tak? To był ketchup, to było to. Nie, ketchupem się nie zastanawiamy. Kurczę, ciężko widzowie coś tu wybrać, powiem wam szczerze. Tutaj byśmy mieli fajną do Saloników, do Grecji, ale to jest znowu 3,5 tysiąca kilometrów. Nie wiem, czy dzisiaj bym tak chciał jechać, a tu byśmy dużo odkryli nowego terenu i byśmy się przekonali, czy działa. Tutaj jest ta wełna owcza do Irlandii. A potem może z Irlandii byśmy gdzieś wzięli trasę. Też za dużo nie odkryjemy Wielkiej Brytanii. Dobra. Miało być 1500 minimum. Ale wiecie co? Tutaj... Aha, nie. Nie, dobrze. Wełna... Gdzie jest? A nie, nie, dobra. Pomyliłem się. Wełna owcza niestety nie ma. Też jest jako standardowa dostawa. No cóż. 180 tysięcy. Tutaj mamy... Woda butelkowana 2600, a może weźmiemy to 2600, też sobie przez Wielką Brytanię przejedziemy. Dobra, czyli z Kordoby jedziemy, więc nie musimy się teleportować. Ja to robię celowo, bo słuchajcie, po ostatniej trasie trochę ciężarówkę uszkodziłem, aczkolwiek nie jestem przekonany, jak to z tymi uszkodzeniami wygląda i to się przekonamy. Aha, troszkę jest uszkodzona. A dobra, to... Idziemy się szczypać. Jedziemy, widzowie, na tak zwanego sępa. Słuchajcie. Jedziemy na tak zwanego sępa i po prostu bierzemy tak, jak jest w tym stanie ta ciężarówka.
Tak sobie nią pojedziemy i nie będziemy tutaj jej naprawiali. Na rondzie zjedź pierwszym. Trzeba brać, słuchajcie, konsekwencje, ponosić swoich czynów. Dobra, także ja jadę po dostawę. I się widzimy na miejscu i lecimy. Także za jakieś tam chwilkę pewnie będę już na miejscu i się zobaczymy. Dobra, jesteśmy, widzowie. Skręć w lewo. Będzie trzeba oczywiście też tam sobie jakoś tam przemyśleć. Przed chwilą nam Scarlett oczywiście zarobiła 140 tysięcy, także pięknie. Ale będzie trzeba przemyśleć sobie kwestię spania. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia. Ale i tak nocka nam się zbliża, więc pewnie niedługo się zaraz prześpimy, zatankujemy, także już na zapas. Dobra, to myślę, że będzie spoko, bo mówię, przez Wielką Brytanię nie jechaliśmy. Gdybym miał ewentualnie wziąć napoje, no to to jest krótsze. Nie, to są zbyt krótkie trasy. Ewentualnie jeszcze ta beczka byłaby spoko, bo jest delikatny ładunek, ale myślę, że weźmiemy sobie tą Wielką Brytanię, bo znaleziono sygnał GPS. W międzyczasie zobaczymy, jak można edytować ewentualnie trasę, bo jak widzicie, staram się też to robić, żeby coś niecoś tą trasę edytować. A znowu z takimi napojami jedziemy, jak ostatnio. Ostatnio była to chyba Coca-Cola jakaś. Teraz napoje. Jakoś ostatnio nazywało, mówiłem, że kosmiczna cola, nie? A tym razem napoje, dobra. Woda butelkowana, no dobra, no to może jest taka woda butelkowana. Dobrze, to zobaczmy sobie na naszej mapie świata, widzowie, co my tu mamy. Na pewno już by można jechać tędy. Jest więc jak... resetuj. Co, nie można tędy jechać? Można jechać. Dobra, jedno sobie zmienimy. Co bym chciał zmienić? Jedną część trasy. No tu już bym nie chciał gdzieś naokoło jeździć, ale przykładowo można by, widzowie, jechać... Wiecie co? Czekajcie, gdyby tu przenieść. Aj, nie będzie takie proste. Dobra. To wtedy przenieść tu. Czy przeniesienie tego też nam coś da? No może nam coś da. I tu chcieliśmy jechać. Tędy. Dobra. No mógłbym jeszcze też tam polecieć, ale... Ile nam to zmieniło? No trochę nam zmieniło długość trasy. No trudno, życie, widzowie. Życie. Tu już nie ma co wiele zmieniać. Tu już bym nie chciał przez Paryż robić objazdu. Dobra, zostawmy tak jak jest. Tu już Wielkiej Brytanii kompletnie nie ma. Ej, ale to czekajcie, to mi wyszła trasa w tym momencie. Rano, cel podróży. To mi wyszła trasa 2900, czyli prawie 3. Kurczę, no. Ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, widzowie. Do końca nie jestem przekonany, czy ja dobrze zrobiłem, że tak... Że tak trasę zmieniłem. Niedługo pójdziemy spać, oczywiście. Radyjko, nie wiem, na przykład tu. Dobra, zobaczymy. No miała być krótka... A czekajcie, jeżeli bym jednak tą nawigację zresetował... 2600. Tu się niewiele zmienia. O, tu już się trochę zmieniło. A może właśnie tak i nie będziemy zmieniali za dużo. A tu? Tu nie można. Dobra. Ja tu za dużo chyba się spinam, nie ma co aż tak się spinać, czyli zróbmy tylko tu i zróbmy tędy. Tędy? O 2800, kurde! Ja wiem, że kombinuję jak... pijany koń pod górkę. No to chociaż tu zmieńmy i tutaj sobie pojedziemy przez Madryt, cyk, cyk, cyk. Coś tam gdzie niegdzie, słuchajcie, odkryjemy. No aż tak znowu nie można na to presji mieć. No to w ogóle jest bez sensu. Słuchajcie, aż tak nie można mieć presji na to odkrywanie.
Dobra, niech zostanie, słuchajcie, jak jest. Ewentualnie tu tędy pojedziemy. Jedną trasę zmieniłem, dobra. Miało być nie najdłuższa trasa, a ja znowu prawie na 3000 km trasę wziąłem. A miało być, widzowie, tylko na 1500, nie? A wybrałem prawie na 3, no. Dobra, to przynajmniej może nam się uda towaru nie uszkodzić i... Do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w lewo. I co za tym idzie? Wbić fajny exp. Skręć w lewo. Bo nie ukrywam, że chciałbym level wbić. No już mnie korki witają, zarąbiście. Gdzie? Moja metoda na wyjechanie, delikatnie się wysunąć i cię puszczą. O. Tej gostek też mnie puszcza. Jedzie. Korki nam nie straszne. To jakiś korek w ogóle na stacji benzynowej. Nie wiem, czy cenę paliwa podnieśli w tej Hiszpanii, czy co, że taki korek? Dobra, my na następną, słuchajcie się. Trzecim zjazdem. Stację benzynową będziemy pchali i tam się gdzieś prześpimy. Trzymaj się prawej strony. Nie mogę obiecać, czy się na pewno uda bez mandatu żadnego, ale... Zjedź z ronda. Kostek! No właśnie, wjechał we mnie. Wjechał we mnie gnojek i już akurat mówiłem o mandacie i akurat się stało. Trzymaj się lewej strony. Dobra, lecimy. No nie ma co, no miałem... Miałem, widzowie, troszkę, kurczę, zrobić fajną traskę, no to robimy. Ta kasa nam przybyła, nawet nie zauważyłem kiedy i od kogo. Pewnie Scarlett jeszcze... Znaczy nie Scarlett, pewnie Helga jeszcze, słuchajcie, nam nie zarobiła, bo... No dopiero co i tą ciężarówkę kupiliśmy, ale mam nadzieję, że jakieś fajne zlecenie nam zrobi i nam... zrekompensuje to, że kupiliśmy jej nową ciężarówkę. Swoją drogą jestem ciekaw, ile ja mam już zrobione przebiegu tym Volvo, bo pamiętajcie, że mam challenge do końca miesiąca. 50 tysięcy zrobić przebiegu. Zaraz bym nawet chętnie sprawdził, widzowie, bo nie sprawdziliśmy tego, słuchajcie, zarządzaj ciężarówkami. Gdzie jest to moje Volvo? 22 tysiące, wow! Widzowie, 22 tysiące już przejechałem. Plus 2, no to będzie 24, no to jest spora szansa, że przy takich lotach nam się uda do końca marca ten przebieg wbić. Tylko pytanie, czy wy... Mam kilka odcinków naprzód nagrane i to wiecie, jakby wiem, którego dnia to nagrywam, ale wy ten odcinek zobaczycie dopiero gdzieś za 4 dni czy za 5. Także... No zobaczymy. Zobaczymy. Lecimy sobie z tym tutaj ładunkiem. Pierwsza możliwa stacja. To postaram się zatrzymać, się przekimać, żeby tyle tam w nocy nie jeździć, ale na razie jeszcze paliwko mamy, no i mam nadzieję, że nam ciężarówka jakoś nie... Zjedź w prawo. Nie będzie gasła, bo ja też w ostatnim kursie też czuję trochę, widzowie, niedosyt. Ja tam też tak troszkę takiej aż szaleńczej jazdy to... Tak nie lubię. No raz na jakiś czas można coś podwalać, ale wiecie, bez przesady. Za dużo to niezdrowo, nie? Ale jak widzicie, no jeżeli miałbym tak ten challenge podejmować z tym odkrywaniem mapy, to jednak te trasy mi znacznie się by wydłużały, nie? Więc to też nie będzie tak łatwo, lepiej... Ale się chmury zrobiły, zaraz pewnie lujnie. Ale się chmurzy, nie ma co, będzie padać.
Patrzcie to, będzie padać jak nic. Aż pod miniaturkę takie mi pasuje teraz. Słuchajcie. Będzie padać, nie ma co. Patrzcie, i w nic nie przydzwoniłem. Aż to niesamowite, widzowie, że w nic nie przydzwoniłem. A swoją drogą, moi drodzy, pewnie troszkę nowe serie się też będą szykowały na kanale, to od razu wam zapowiadam. Często też piszecie o Fishing Planet, więc coś tam czasem z Fishing Planet nagram, aczkolwiek w przypadku Fishinga no nie mam jakoś już za bardzo tam pomysłów, co tam można robić. Bo swoje, jeśli chodzi o levelowanie, zrobiłem. Ale szykują się dwie serie, moi drodzy, które chciałbym prowadzić. To gdzieś tam będą stałe godziny publikacji. Pytaliście, jeśli chodzi o Farming Simulatora. No to nie, ja z niego absolutnie nie rezygnuję, tylko gdzieś, wiecie, tam czasem są rzeczy, które trzeba zrobić poza odcinkiem. Nie będę w kółko nagrywał tego samego jak kosze zboże. Więc te odcinki teraz rzadziej się pojawiają z farminga, ale będą też poradniki z farminga, bo to, czego się nauczyłem, gdzie cały czas uważam, że farming niestety jest grom symulatorem nieintuicyjnym, i to, czego się nauczyłem, z czym miałem trudności, też przedstawię, jak można sobie z tym poradzić. Natomiast z tych nowych rzeczy to też planuję wrócić do Cities Skylines 2, do budowania miasta marzeń. To też jest fajny symulator ekonomiczny, też związany z rozwojem kasy. To mnie najbardziej kręci. Pierwszym zjazdem. Tam, gdzie kasa, to mnie symulatory kręcą, bo jak widzicie, no, w przypadku Eurotrucka bardziej kręci mnie rozwijanie firmy. Muszę w końcu nagrać ten odcinek, czego mi brakuje w Eurotrucku. Może dzisiaj to zrobię. Więc do Cities wrócimy i to też była taka troszkę nieudana seria na moim kanale i ja ją nagrywałem tuż po premierze Cities Skylines 2. Natomiast no ta seria nie wypaliła, bo mój komputer po prostu nie dawał rady i faktycznie Cities jest bardzo źle tutaj zoptymalizowane i nie byłem w stanie po prostu już nagrywać dalej odcinków, no niestety. Więc gdzieś ta seria poszła, wiecie co, już nie będę mówił. A druga seria, która też myślę, że na kanale się pojawi, to jest taka ciekawostka, nowość. Bardzo fajny symulator, który gdzieś tam mi ostatnio po głowie chodzi i się bardzo spodobał. To będzie Supermarket Simulator. Czyli po prostu symulator supermarketu. Niby pozornie mi się, zresztą Eurotruck też kiedyś mi się pozornie wydawał. To mówię wam szczerze, jakbyście mnie zapytali 2 lata temu o Eurotrucka, to bym wam powiedział, że a, to tylko jeździsz tam. No i tak pozornie myślałem, a jak dotarło do mnie, ile tutaj jest możliwości i no też tych biznesowych, to nagle Eurotruck zaczął mnie kręcić, nie? I tak samo jest, myślę, z supermarketem. To nie jest tak pozornie tylko prowadzenie marketu, jakby się wydawało, a jest coś bardziej zaawansowanego, także będę też próbował. No i może jeszcze kiedyś House Flippera próbuję. Mówię, ja lubię takie, jak widzicie, rzeczy, gdzie trzeba troszkę się inteligencją, kreatywnością wykazać. Także nigdy u mnie nie zobaczycie jakichś takich typowych gier, które są tylko grami. Oj. No to nie dla mnie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. On mi każe w prawo, czyli co? Ale gdzie? Gdzie w prawo? W prawo to by było prosto, a GPS mi pokazuje w lewo. Iwona, co? W prawo. Iwona! A że tu w prawo. Dobra. Jedź tym Toledo. Zaraz mi wjedziesz i będzie mandat. Ale ciebie nie puszczałem, gnojku jeden. Patrzcie, jak się pchają. Dobra. O, tu będziemy mieli. Na lewo będziemy mieli stację z łóżkiem. To tu się przekimamy. Te zmęczenie może jeszcze tak, no, paliwo też. Zjedź drugim zjazdem. Mamy pół baku, tak na upartego byśmy mogli jeszcze jechać. Nie wiem, czy chcę. N-
nie robię jakiejś wariacji, bo ciężarówka i tak mamy dość mocno, słuchajcie, uszkodzoną, także absolutnie żadnych wariacji nie planuję. A tutaj w ogóle wjechać? Ue, to jak ja tutaj mam wjechać na tą stację? Musiałbym pod prąd wjechać. Będzie ciężko wyjechać, ale spróbujmy. Mimo wszystko, widzowie, spróbujmy, bo odkryjemy przynajmniej ten teren. Stwierdziłem, że chcę, no to chcę spróbować, nie? Spróbujemy na dzikusa pociągłej, widzowie. Będę szalonym kierowcą tira. Tuj, gościu, bo ja wjeżdżam na stację. No i nie stanie. Baran jeden. Mam nadzieję, że tamten stanie chociaż. Ty, nie wjeżdżaj we mnie czasem. Nie potrzebuję mandatu. Czekaj cierpliwie na swoją kolej. Wyjazd ze stacji, widzowie, też będzie trudny. No życie. Gdzie ja tu mam jechać? Aha, tu jest stacja, dobra. Tak dziwnie trochę zrobione tu jest. Ale tam mieliśmy... Są niby strzałki. Znajdę nową trasę. Już zatankujemy, jak już jesteśmy na tej stacji, to już się zatankujemy. Jak widzicie, ja zawsze zwracam uwagę, żeby ciężarówka miała duży bak paliwa, bo wtedy daje wam to taki większy komfort w działaniu, a jeśli no macie, tak jak mieliśmy, ten bak paliwa, kurczę, te 300 litrów, to są stresy niepotrzebne. Dobra, tam jest niby do... Ale czemu mnie prowadzi ta Iwona tak dziwnie? Przecież ja tu pod prąd sobie wyjadę, bo muszę się przespać. Można? Szukanie nowej trasy. Tu się nie można przespać. Można, dobra. Raz się prześpimy. No. No to jest. Coś tu się buguje, widzowie. No było przecież E. No i robimy, no teraz, dobra. Widzicie, coś się zbugowało. Czasem Eurotrack nam się buguje, dobra. Raz się miałem przespać, trochę w nocy pojedziemy, nie ma co. Bo my, pamiętajcie, też z tym snem nie możemy tak aż szaleć. Czekajcie, to ja tu teraz pod prąd. Kto nie mógł znaleźć ładunku? To mnie tam na stratę naraził i jaką? 3000, to pewnie jakiś świeżaczek. Dobra, widzowie, pod prąd będę wyjeżdżał. Pierdziele. Obliczanie nowej trasy. No ja się będę szczypał. Tu chyba jest wyjazd. Znajdziemy i szukanie nowej trasy. Dobra. Ale tam mieliśmy... Tak dziwnie, nie? Znajdę nową trasę. Juken, co ty, chłopie, kombinujesz? I tu muszę jeszcze w lewo skręcić teraz. O, ja pierdziele, czekajcie. Wiadomo, że już chyba prościej by było pojechać prosto i jechać na rondo, nie? Ale próbujemy, słuchajcie, jak szalony kierowca. Ale kulturalnie próbujemy wyjechać, widzicie? Nic nie przydzwoniłem. Udało się. No, troszeczkę, wiecie, troszeczkę. Ale fajnie zrobili tutaj w sumie tą stację, tylko taka trochę ciasna, tak dziwnie, tam jakieś jeszcze firmy chyba są dla ozdoby. Ale udało mi się w nic nie przydzwonić. Jesteśmy na drodze, lecimy. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Tak, za chwilę ktoś pewnie zapyta, czemu ciągle jeżdżę na długich. No to od razu ja to będę chyba w każdym odcinku wam odpowiadał. Po pierwsze, lubię jechać na długich, bo dobrze widać. Po drugie, podoba mi się, jak auta z naprzeciwka do mnie mrugają, czy to w dzień, czy w nocy. Dlatego jeżdżę na długich. A po trzecie, ma to swoje plusy, że jednak auta ci fajnie zjeżdżają. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Jest mniejsze prawdopodobieństwo... Oj. 31% uszkodzeń mam w ogóle ciężarówki. No nie wyhamowałem. Widzicie, ja tu do was gadam o długich i zamiast się skupić na drodze, to się skupiłem na długi. Dobra. Ue, ale fajnie księżyc zrobili, widzowie, patrzcie. W ogóle gwiazdy poprawili. Czekajcie, zatrzymam się. Zobaczcie to, moi drodzy. Księżyc nie jest tylko w pełni. Tam są jakieś gwiazdozbiory, obróćmy się. Powiem wam, że naprawdę fajnie dopracowali mapę nieba. Zobaczcie, ile gwiazd jest na przykład. Także tutaj szacunek dla Eurotracka, bo trochę pracy widać, że w to włożyli.
Ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, mogliby włożyć pracę w takie proste rzeczy związane z rozwojem firmy, czyli w spedytora, czy samemu, żebyśmy mogli zlecenia wybierać kierowcom. Bo zdecydowanie według mnie, to powinna być taka opcja zarządzania. I nie byłoby właśnie takich sytuacji, że kierowca nie może znaleźć ładunku. Ja wiem, że o tym już kilka razy mówiłem, więc cały czas mi to po głowie chodzi. Myślę, że po prostu ujmę to w jednym odcinku, te swoje przemyślenia, co oni tam powinni wprowadzić. Chociaż i tak jak mówiłem, ja raczej bym się nie spodziewał, że ktokolwiek weźmie moje pomysły tutaj pod uwagę. Ale tak w sumie z ciekawości, widzowie, mogę nagrać taki odcinek i będę ciekaw, jakie są wasze zdania na ten temat. Sobie zbiorę te wszystkie swoje przemyślenia. W Eurotrucku według mnie powinno być wprowadzone. Ale zobaczcie, to jest gra, znaczy to jest symulator, no bo ja nie traktuję Eurotrucka w sumie jako gry, bardziej jako symulator. Natomiast to jest symulator, słuchajcie, z 2012 roku i zobaczcie, jak naprawdę... Wyhamowałem, dobra, udało się bez kolizji. Jednak fajnie graficznie jest on zrobiony, wiadomo, że oni to w ramach update'ów poprawiali. To nie jest tak, że stworzyli tam w 2012 roku taką grafikę, ale że jednak nad tą grafiką pracują. I z tego, co też się tam orientowałem i słuchałem tych ich live'ów, to planują przebudowanie grafiki też na wersję 1.50. Tylko wiecie, ja się też tych update'ów trochę potem boję, bo wejdzie wersja 1.50, tak, i przestanie na przykład promoc działać. I to też nie jest, widzowie, takie... Bo ileś tam oni będą czasu z promocja potrzebowali, żeby do tej wersji się dostosować, więc jakby... No, gaśnie nam auto. Jakby no każdy ten update ma swoje wady. Tu na przykład widzicie, mam tego moda na lepszy hub. Tak, i mi się to bardziej podoba, że z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Do góry wszystko fajnie widzę, a jakby wszedł update na przykład i by mi ten mod nie działał, to zjedź w prawo. Już tu? Dobra. No to mnie by to na przykład denerwowało. Ja na przykład powiem wam szczerze, nie umiałbym jechać już na standardowym hubie. Ten jest dla mnie tak fajny, tak się przyzwyczaiłem. Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Tak na upartego to i nawet tego GPS-a bym sobie mógł wyłączyć, bo mam go w ciężarówce przecież też. Ale ten mi jest bardziej czytelny i pomocniczo go sobie tam stosuję. Tym bardziej, że często sprawdzamy na nim, za ile na przykład do odpoczynku potrzeba i te wszystkie informacje. Trzymaj się lewej strony. Lecimy, widzowie, 2400, no może szybko przelecimy tą trasę, no na pewno nie w godzinę. Już ostatnio te odcinki coraz dłuższe nagrywam, no. Ale co zrobić, wiecie, to jest tak, jak bijacie już ten 20 level, myślę, że jesteście tego świadomi, to widać, to już praktycznie po 3 kursy są potrzebne, żeby wbić kolejny level. Oj, gościu. I wiadomo, że jeszcze na tym etapie da się wbić dwa levele w jednym kursie. Takim, jakbym teraz, myślę, zrobił 5000 kurs, to byłbym w stanie dwa levele wbić. To jeszcze się da i dlatego jeszcze to będę próbował, ale no wiecie, no już generalnie robiąc takie kursy po 1000 km, no to spokojnie 3-4 na jeden level byście musieli wbić, więc czasem faktycznie lepiej się, jak macie trochę czasu, przysiąść, zrobić dłuższy kurs. Trzymaj się lewej strony.
Ja już myślałem, że ta karetka jedzie moim pasem. Lepiej przysiąść, zrobić dłuższy kurs i faktycznie tak do levelowania ma to wpływ. Ale ja mam jeszcze też plan, o którym wam mówiłem, że chcę troszeczkę po Polsce pojeździć, żeby odkryć mapę Polski, bo widzę, że mamy dużo w Polsce jeszcze nieodkryte. Więc będę się starał. Tutaj oczywiście celem jest nieuszkodzenie towaru. No już tam pali licho, że ciężarówką gdzieś przydzwoniłem. Ale celem jest nieuszkodzenie naczepy i towaru, co za tym idzie. Jakoś tak sobie fajnie lecimy. Tam nie patrzę na te kilometry. Teraz do mnie dotarło, że miałem wziąć krótką trasę, a wziąłem w sumie no taką średnią. Dla mnie w tej chwili krótka trasa to jest taka do 1500. Tam te 1500, tam 10, tak, żeby powiedzmy między 1000 a 1500. Średnia no to właśnie takie 2 do 3000, no a bardzo długa to 5 z hakiem. A ja zrobiłbym kiedyś jeszcze, tylko musiałbym popatrzeć, bo wiecie, nie mam całego promotca. Znaczy tych dodatków, Middle East, tak, i tam Grid Steep. Te stepy takie, tam Kazachstan chyba, czy coś. No i Rosji też nie mam, bo mi to nie działało. Tak sami widzieliście jeszcze w tej serii, że miałem Ukrainę, jak Ukrainę wywaliłem, to przestały mi się... Znaczy Ukraina psuła mi miasta. Widzieliście, że dziwne rzeczy się działy, że w miastach tekstury wariowały. No to wiadomo, że wywaliłem ten dodatek Ukrainy. To już dla mnie, wiecie co, jest za dużo tych dodatków. Ja tam jakby samego promotca, Poland Rebuilding, Silesia, rozumiem. Ale wiadomo, że za dużo to też niezdrowo, nie? Trzymaj się lewej strony. Ja tam też tak nie lubię, żeby mi... Tu mi też coś czasem, widzieliście, crashowało Eurotracka. Jeszcze nie mam tego West Balkans dokładnie sprawdzonego, aż się boję tam jechać. Wywaliłem tą przystawkę łączącą to i nie wiem, czy to w końcu będzie działać, czy nie. Trzeba by sprawdzić któregoś razu. Może w następnym odcinku weźmiemy trasę właśnie na West Balkans. Tam też dużo chciałbym poodkrywać Bałkanów. Oj. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra. Do Rosji mnie jakoś kompletnie nie ciągnie, żeby Rosję ściągać i jechać do ruskich. Ale fakt, że chciałbym się z taką nawet i 6000 trasą zmierzyć. Ktoś tam z was pisał, że i nawet 8000 jest możliwe. No, przypuszczam, że jest. No nie będę tego kwestionował. Ja tam miałem w swoim czasie, słuchajcie, miałem pościąganych tych dodatków. Tam jeszcze jakaś zachodnia Afryka czy coś takiego. Tam naprawdę miałem tego sporo pościągane. I te kraje wszystkie takie typu tam chyba Syria, Irak i tak dalej. Miałem tego sporo, tylko mówię, no to nie działało, wywalało Eurotracka. Ja nie chcę jakby, wiecie, no jakby pod odcinki, żeby mi się to tutaj crashowało, więc... Mam ściągnięte tylko i wyłącznie podstawki, jest to Promoc, Poland Rebuilding i Silesia. Nic więcej nie mam pościągane i na razie nie planuję, bo za dużo tego, to potem też wiecie. Na przykładzie tej Ukrainy właśnie mówię, że jak już... Mnie to potem zniechęca, że to nie działa tak jak trzeba. To co mi działa, to jest ok, chociaż tutaj też mi się coś dzieje z mapą, że jak mocniej mapę przybliżę, to mi niestety crashuje Eurotracka i wywala. Nie będę wam pokazywał, no bo szkoda mi jakby odcinka na to, nie? Ale takie coś niestety jest. Dlatego z tą mapą bardzo ostrożnie robię i nie staram się nie przybliżać. Za dużo jest po prostu, widzowie, tych modów. I jakby wiecie, ja... Uważam, że to jakby no mam takie podstawowe, tak, jakieś tam mody,
przykładowo no, nie duplikuję modów, no jeśli już mam te nazwy firm, jak widzicie te Orleny i te wszystkie nazwy firm, już jest to fabrycznie... Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Jest to fabrycznie w promocie, no to nie będę jeszcze kolejnego moda na to ściągał, bo po co to mam duplikować, tak? Zjedź w prawo. Jedź ty chłopie. 40 to tak trochę, wiesz, wstyd, nie? Skręć w prawo. No i bardzo dobrze, że prosto pojechałeś, bo jedziesz jak taki traktor. Jeszcze jesteśmy w Hiszpanii, jak się domyślam. Ja no myślę, że szybko tą trasę przejedziemy. Jeśli chodzi o jej op... O Jezu! Jak mi gościu wyleciał do martwej strefie. Puksik. Słuchajcie, aż zgubiłem wątek przez tego typa, nie? Aż naprawdę serce w przełyku, już miałem w oczach, kurde, dachowanie. Juken, uspokój się. Chłopie, zachowuj się, byle jak, ale się zachowuj. Jestem ciekaw, czy do miliona dojdziemy z kasą. Jeśli chodzi o moje zlecenie czy pracowników, ale właśnie a propos mojego zlecenia, to no to mi się to podoba, nie? Że to zlecenie jest takie na 3000 km, tam chyba tylko 300 jest tysięcy zapłaty za nie i to nie jest takie, wiecie, jakby właśnie o to mi chodziło, żeby te zlecenia nie były po milion, bo to jakby już radość odbiera. Zlecenia za milion. No jechać. Busiarz. Patrzcie, blokują. Teraz to się zablokowałem totalnie. Dobra, niby jedzie. Rusza. Widzicie, trąbienie plus długie pomagają. Jestem ciekaw trochę tej trasy przez Wielką Brytanię. Oczywiście też odkryjemy, no bo i prawdziwy kurs do Wielkiej Brytanii będzie pierwszy. Gdzieś tam coś wieźliśmy już do Wielkiej Brytanii, ale to było gdzieś na skraju, bo pamiętam, że nie chciałem daleko jechać. A tu będzie pierwszy taki kurs właściwie poważny do Wielkiej Brytanii, także może być śmiesznie, jeśli chodzi o jazdę pod prąd. Dla mnie to, słuchajcie, zawsze jest jazda pod prąd. Możecie sobie mówić, że tam jest po prostu ruch lewostronny czy prawostronny, co możecie nazywać jak chcecie, ale ja, dla mnie to jest jazda pod prąd i tyle. Nie rozumiem tego w ogóle, sensu tego, nie? To oczywiście nie tylko w Wielkiej Brytanii, bo przypuszczam, że do Irlandii, do której jedziemy, też jest jazda pod prąd. No jedź, chłopie, jedziesz czy mnie puszczasz? Ja nie wiem. Migacz włączyłem, no jednak nie chcesz. A, jednak mnie puszczasz, dzięki. Widzicie, jak trzeba w lusterka patrzeć, żeby nie przydzwonić? Nie no, dzisiaj jadę w miarę kulturalnie, wiadomo, że coś tam pod odcinek nadgonimy, ale widzowie, nie ma szans, żebym jakieś wariacje uskuteczniał. Jadę kulturalnie, tak jak na mnie przystał. Może w półtorej godziny odcinka byśmy się uwinęli. Było ile? 2600 było, no mamy 2200, no. Wiele nie nadrobiliśmy. Dopiero wyjechaliśmy tak naprawdę. Titit. Trąbnego. No patrzcie, trąbię na gościa, a ten mi jeszcze hamuje. Ham jeden, zbolały. Titit. No patrzcie, widzicie znowu. Ja pierdzielę, co za łebki. Aha, bo 80 jest, dlatego hamował. Dobra. Powiedzmy, że jest usprawiedliwiony. No kurde, gościu 70 to tak trochę przesada, nie? Byś mi hamował. Do nich to trzeba mieć jakieś cierpliwość nadludzką, chyba, widzowie, wiecie? Nadludzką cierpliwość do tych typów trzeba mieć, naprawdę. Fiu, 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 fiu. Tak, moje bawienie kamerami często źle się kończy, więc to już wiecie, żadna nowość, więc staram się być bardziej ostrożny.
Ale tą ciężarówką dojedziemy w takim stanie, w jakim ona jest. No trochę ją uszkodziłem podczas ostatniej szaleńczej jazdy. Teraz po prostu trzeba no, nawet nadrobić straty. O, i możemy następny odcinek zrobić tak, że zaczniemy, weźmiemy zlecenie z tego miasta, tam chyba w Irlandii, w którym skończymy dzisiaj. Przez parę odcinków możemy próbować tak robić. Jak będzie trzeba, to oczywiście ciężarówkę się naprawi, ale chciałbym spróbować, słuchajcie, taką metodę, bo też no też nie oszukujmy się, ale no jedź ty, bałwanie. Genovefie jeden ty. Gerwazy, jedziesz. Chyba Gerwazy jedzie. No już powinien mi zjechać. Nie zjeżdża Gaugan. Więc jestem ciekaw, jak taki też challenge może wypalić. Że po prostu kończymy w jednym odcinku w jednym mieście, zaczynamy w następnym w tym samym mieście, po prostu wybierając to, co jest. Bo jakby przez kilka odcinków pod rząd chciałbym po prostu brać takie zlecenia krótsze, niekoniecznie jakieś super długie. Fajnie by było, jakby mnie wywiało na West Balkans i tam właśnie w Bałkanach byśmy troszeczkę pozwiedzali. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. I do tego będę starał się oczywiście dążyć przy wyborze zlecenia, no ale wątpię, żeby z Wielkiej Brytanii czy z Irlandii na West Balkans było zlecenie, bo to pewnie by miało z 3000 km. No i do 3000 już bym raczej nie chciał na razie brać zlecenia. Jeżeli już, to albo będziemy brali do 2000 może, o, to będzie taki kompromis. Znaczy w sumie no to też jest 2000, no bo albo do 2000, albo już konkretne po prostu jakieś trasy. Będę oczywiście widzowie kombinował, bo jakby nie olałem całkowicie tematu, żeby trasa była i 6000 czy 7, ale to mówię, będę musiał przejrzeć, jak to zrobić, żeby to wszystko działało z tymi dodatkami. Bo to nie chodzi o to, że tylko ściągnąć te dodatki do promocja. Tam jeszcze musisz pościągać jakieś inne dodatki, które łączą ci te mapy. Do tego jeszcze ta cała, mówię, RusMap, a też boję się, żebym tutaj nie wywalało Eurotracka czy coś, więc wolę. Po prostu nie ryzykować, nie? Bo nie jest mi to do niczego potrzebne. Żeby raz challenge zrobić, spoko, ale tak nie chodzi o to, żeby nagrywać odcinek i kurczę się denerwować, że gdzieś nie możemy dojechać. No wiecie, to nie jest ten zamysł, nie? Ja uważam cały czas, swojego zdania nie zmieniam, że Eurotrack powinien się dogadać z twórcami promocja, powinien to oficjalnie wypuścić, nawet gdyby ten cały promot, nie wiem, z 20 zł kosztował, ja bym chętnie te dwie dyszki za to zapłacił, ale żeby to było totalnie jakby wspierane, żeby z każdym update'em też update'ował się promot. I żeby to było wspierane i nie byłoby żadnych problemów, nie? Z innymi twórcami modów, według mnie też się powinni dogadać. Ten Yara mod, który mam właśnie na tego huba, jest fajną alternatywą do moda, do tego, wiecie, huba standardowego i też uważam, że powinni się dogadać i opcjonalnie dać ludziom możliwość wyboru. No ale widzicie, no. Czasem jest tak, ja mam takie wrażenie, się pewnie ze mną zgodzicie. Czasem jest tak, że niezależni twórcy, którzy no nie mają z tego kasy, bo przecież promocja jest darmowy, jest tylko kwestia wsparcia dobrowolnego, że niezależni twórcy, słuchajcie, lepsze robią dodatki, jakby bardziej im zależy niż samym twórcom Eurotracka. Że jakby ci twórcy Eurotracka się, nie wiem, bardziej skupiają już teraz na wydawaniu kolejnych
DLC, za które wezmą kasę, niż w prowadzeniu takich rzeczy, które by były spoko. Przekroczymy sobie trochę prędkość. Wszyscy tu widzę przekraczają. No ale to jest biznes. Ja z jednej strony to rozumiem, aczkolwiek z drugiej strony wiem, że no... Z drugiej strony też wiem, że no, jeżeli są fajni ludzie, którzy fajne projekty robią, to warto tych ludzi wspierać, bo to... Eurotrack by też na tym skorzystał, widzowie, by się dogadali. Dobra, czekajcie, bo my w Hiszpanii jesteśmy. Muszę teraz patrzeć, w którą bramkę, chyba tam, gdzie tiry jadą. Widzicie, tu są te bramki nieszczęsne, na których się można powiesić. Tu jest jakaś bramka, która nie ma tego, ale czy ona działa? Chyba działa. Nie wiem, czemu wszyscy jadą w prawo. No już 1900, także będzie nam szybko schodziło, jak już wlecimy do Francji później. Już do Wielkiej Brytanii to już pójdzie szybko. O kurde, 155 tysięcy. Tomas zarobił 155 tysięcy. Widzicie, jak zaczęli pracownicy zarabiać, jak awansują? Pięknie zaczęli zarabiać. To już myślę, jestem tego przekonany, widziałem to w poprzednim odcinku, właściwie już dwóch poprzednich, jak robiłem te długie trasy. I teraz jestem już tego pewien, że po prostu no to już nadszedł taki moment, w którym chyba w każdym odcinku ci pracownicy już będą tak zarabiali, że taka kula śnieżna się zrobiła i przypuszczam, że w każdym odcinku już będziemy raczej, widzowie, kupowali ciężarówkę jakąś jedną z dwie. No tam jedną to myślę, że minimum. Zobaczcie, w tym odcinku kupiłem garaż, tak, jeden. Kupiłem chyba jedną ciężarówkę, czy dwie, już nie pamiętam. Nie, tylko Heldze kupiłem ciężarówkę, ale jednego pracownika zatrudniałem i chyba zatrudniałem, albo nie zatrudniłem, już teraz zapomniałem. Widzowie, nie wiem, czy nie, chyba zatrudniłem pracownika, nie? Udało się fuksem. Nie no, nie możemy towaru, widzowie, rozwalić. Ale tu chyba jechaliśmy, tu nic nie odkrywamy. 15% odkrytej mapy mamy, no jakbym tak się trochę musiał mocno sprężyć. 100% na pewno, widzowie, nie będzie łatwo. Nie wiem, o, Umberto osiągnął poziom. Ja z tego co pamiętam, to... Ty co? Z tego co pamiętam... Ja nie wiem, dlaczego ten Umberto wygląda jak kobieta, nie? Dobra, dobrze jest wszystko. Okej, okay, musiałem zajrzeć, bo... Idzie dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko jest okej. Okay. Bo oni mi tu awansują, ja chcę mieć spokojną głowę. Widzowie... Okej, okay, okej. Okay. No tu, żebym miał przez trasę spokojną głowę, to zmienimy. Dobrze jest. Dobrze jest. Jak już tu wyszedłem, to ja już, widzowie, bym bardzo chciał zarządzanie garażami. Czy tu mamy kierowcę? Jest. Stambuł. 1/3. Ej, ale to wiecie, co możemy zrobić w czasie jazdy? Słuchajcie, kto powiedział, że my mamy to zrobić później? Możemy zrobić to teraz. Widzowie, no nie wiem, tutaj to Volvo, gdyby nie ten bak paliwa. No tu jest terenówka trochę droga. Kurczę, nie ma nic tańszego, a to? To ma dużo uszkodzeń, co? DAF raczej chyba by nie pojechał. Mi się wydaje.
A może spróbujemy? Nie. Ale to wiecie, jak ja mam za 500 tysięcy kupować używaną, to mogę kolejnej osobie nówkę. Wiecie co? Przerwa na reklamę, widzowie. Przerwa na reklamę. Zobaczmy. Bo to będzie dla mnie wskaźnik. Helga dostała. Tomas jest w Berlinie. Tomas jest w Berlinie, chociaż Tomas nie wiem czemu jest kobietą. To wiecie co, to Tomas z Berlina jak najbardziej może dostać też nową ciężarówkę, tylko że ona jest w trasie. Ja nie wiem, czy to tak bym chciał robić, widzowie. Widzicie, ona ma tu trasę, ja jej ciężarówkę po prostu zamienię, także... No tak bym nie robił, nie, widzowie? Trochę nie fair by to było. Dobra, zostawmy to na koniec odcinka. Nie ma przerwy na reklamę, słuchajcie. Zostawmy, widzowie, to na koniec odcinka. Przemyślę, bo teraz tak sobie zdałem sprawę, że przecież Helga mogła robić fajną trasę. Ej, gościu, gościu, gdzie mnie wyjeżdżasz? Że Helga mogła robić fajną trasę, a ja jej wymieniłem ciężarówkę i nagle, wiecie, trasa przepadła, więc znowu na tej zasadzie. Bo tak mi wpadło do głowy, żeby ciężarówkę w czasie jazdy kupić, ale... O, już tam. Będzie milion jak nic. No, to już ta kasa tak nie cieszy, dlatego ja nie chcę już brać takich zleceń, słuchajcie, w granicach miliona. Chcę je o połowę że tak powiem, zniżyć, ale... coś mi to nie wychodzi w tym panelu, widzowie. Coś mi to nie wychodzi, bo... Jak obniżyłem o połowę, to widzieliście, jaka się stawka zrobiła. Coś może źle wpisuję, albo źle zrozumiałem ten opis. Bo czytałem wam ten opis, że 1 to jest jakby jako 100%, nie? 1,0 to jest 100%, a na przykład... Oj. 0,01 jest najniżej. Dobra, czekajcie, to jest Hiszpania. Jeszcze jesteśmy w Hiszpanii. Dobra, już widzę, że są te żółte, więc my musimy lecieć na prawo. Ktoś mi na martwej strefie jedzie, mam wrażenie. A nie, pojechał tam, dobra. Dobra. Oj, myślałem już, że przyhaczę na czepą. Daliśmy radę, lecimy. 1800, no to szybko już pójdzie. Bardziej, że ja też trochę nadrabiam tempem, więc będzie dobrze. No nie będę, widzowie, odcinka przedłużał. Następnym sobie zrobimy trasę na 1500 km, a oczywiście standardowo na początku odcinka kupi się jakieś ciężarówki. Spłacono? Aha. A to jeszcze jedną ratę mamy, dobra. Widzicie, bo mamy, dopiero co braliśmy kredyty, ale one się, że tak powiem, nie liczą, nie? Liczy się tylko ta jedna rata. Do Francji wjeżdżamy, widzowie. Skoro kamper jedzie na wprost, to przypuszczam, że... że też tu przejedziemy. No to już szybko nam pójdzie. Francja, kawałek, zaraz gdzieś tam do Wielkiej Brytanii i tyle. Ten jak zahamował. Tędy chyba jechaliśmy, to już chyba nie będzie. Tam gdzieś koło Paryża. Chciałem trasę zmienić, ale stwierdziłem, że... A nie warto, widzowie, tak jakoś... nadkładać sobie trasy, nie? No bo jakbym miał jeszcze sobie nadłożyć, nie wiem, 400 km po to, żeby jakąś drogę odkryć, to myślę, że trochę bez sensu. Przy tak długiej trasie, bo co innego, wiecie, jakbym miał trasę 1000 km, 200 bym dołożył, no to tam jeszcze spoko, nie? Chociaż jestem też ciekaw, i tego nigdy nie testowałem, czy exp, jaki dostajesz za dostawę, dostajesz od tej trasy, którą ci GPS pokazuje pierwotnie,
od trasy, którą przejedziesz, bo wiecie, co mi chodzi, że ciekaw jestem, czy jakbym sobie trasę, bo możemy raz zrobić w jednym odcinku challenge, że wybiorę trasę na 5200 i ją tak pozmieniam. O, to byśmy mogli zrobić i to będzie test. Chociaż nie wiem, czy to da się tak jakby sprawdzić. Bo wiecie, co możemy zrobić? Trasa na 5200 km, załóżmy, fabrycznie, a ja pozmieniam GPS-a tak, żeby wyszło 6 koła. Też tak możemy zrobić, nie? I to by był wtedy challenge, że zrobić trasę na 6000 km. O! To by było całkiem, widzowie, spoko moim zdaniem. Bo jakby wiecie, no jak tak teoretycznie, no trasę ja mogę sobie sam ustalić. To jakby chodzi o challenge tej jazdy, prawda? A nie o jakby w zleceniu. Ja się upierałem, żeby brać trasę ze zlecenia, ale przecież mogę tą trasę sam sobie edytować. No wiecie, no stać mnie na tym etapie, no ile tak naprawdę stracę? Spójrzcie na to, no stracę na paliwo, nie wiem, z 10 tysięcy może więcej, tak? No jeśli nie rozwalę auta i tak dalej, no to stratny nie będę. Więc jakby zlecenie na siebie i tak zarobi, bo nie jestem w stanie wydać tyle na paliwo, żeby zlecenie na siebie nie zarobiło. Więc może to być bardzo ciekawa opcja, widzowie. Już myślałem, że we mnie wiedzie tym skanią chyba, że widziałem. To znowu bramki tych żabojadów to trochę pogrzało. To tak samo jak w Polsce, kurde. Gościu, tu jest 70, bo jak ja ci zatrąbnię... Gościu! Gościu! No gdzie jedziesz mi 30, chłopie? Zapłaciłeś, to jedź. No. Już widzę, że trochę ta ciężarówka jest taka, no, uszkodzona, bo wolniej się zbiera. Przecież ładunek, który wieziemy, nie jest ciężkim ładunkiem. Także to już widzę. Tu jakie są parkingi ze stacjami benzynowymi? Musiałbym to też odkryć, bo dużo by na mapę wpłynęło pewnie. Ale wiecie, nie chce mi się tak specjalnie zjeżdżać na takie rozjazdy, żeby tylko na żółto się zapaliło. Wiecie, w dzisiejszym odcinku to jestem ciekaw, czy 14% odkrycia mapy nam wejdzie, no bo jednak wjedziemy do tej Wielkiej Brytanii, tam chyba wszystko będziemy na żółto odkrywali, więc moim zdaniem powinno już 14% zawitać, jeśli chodzi o odkrycie mapy. A szybko nam teraz idą te kilometry, powiem wam szczerze. Znaczy szybko ubywają. Fakt, że 1000 kilometrów dopiero za nami, czyli to tak jakby, no nie wiem, do połowy jeszcze nie przejechaliśmy trasy. Może przez to, słuchajcie, że w ostatnich odcinkach jeździłem jednak te trasy takie długie i mi się tak dłużyło, a teraz tak widzę, że szybko ubywa jednak. Nawet w sumie 1000 chyba jeszcze nie przejechaliśmy tak naprawdę. Ale nie wiem, mam takie poczucie, że szybko idzie.
całkiem możliwe, że dzisiaj jeszcze jeden odcinek nagram, bo tak jak ja wam widzowie mówiłem, no czasem się zdarza, że po kilka odcinków dziennie nagrywam. Gdybyśmy spać szli, siedem godzin, to jest 14, nie? Jakieś tak 21 byłaby spoko, żeby pójść spać. Ale to też tak nie chcę na styk, wiecie, z tym ziewaniem jeździć między 20 a 21. Teraz sobie trochę przydepniemy, nie zważając na znaki. Trzymaj się prawej strony. Już sobie nie przydepnę. Trzymaj się lewej strony. Ja widzowie bym musiał sobie picie jakieś przynieść, bo już mi w gardle zasychać się w ogóle bez picia. Jestem bez herbatki. Ale wiecie co, a może tutaj się spauzujemy na sekundkę, bo przynajmniej jak będziemy spanie robili, to nie będę wychodził. Dobra, to czekajcie, sekunda widzowie. Dobra moi drodzy, lecimy, a bo my jedziemy, dobra. Za wielu z was nie zrozumiałem, że na przykład jak nagrywam odcinek taki długi, to co chwilę jakąś herbatkę ciepłą przynoszę, ale uwierzcie mi, że gadanie przez 4 godziny potrafi być męczące. Spróbuj, drogi widzu, jak nie wierzysz, gadać przez 4 godziny i zobaczysz, jak gardło dostaje. Także dla mnie ta herbatka jest zawsze i zawsze musi być ciepła, bo to nie chodzi o to, żeby sobie coli nalać. Uwielbiam kole, fajnie mnie rozbudza, ale to musi być coś ciepłego, co gardło po prostu łagodzi. Ale ta herbatka niestety, ech ty gałganie, ta herbatka niestety często bywała w ostatnim czasie przyczyną wielu tragedii na moich tutaj odcinkach, między innymi tego odcinka długiego, który nie doszedł do skutku. Także też pracuję nad tym, żeby nie wpływało to na jakość trasy. Dzisiaj jedziemy sobie, widzowie, no tak w miarę szybko, sprawnie, dynamicznie, żeby odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Przez to, że jednak trasę długą wybrałem, ale nie szaleńczo i nie za wszelką cenę. Nie wiem, ostatnio nie jechałem za wszelką cenę, ostatnio jechałem po prostu szaleńczo. A dziś naszym celem jest już nie uszkadzać tej ciężarówki. Trzymaj się lewej strony. Jednak ten exp wbić, bo fajnie by było level wbić. Czy to na pewno level wbijemy? To raczej jest pewne. Trzymaj się prawej strony. O, patrzcie, jak intuicja mnie poprowadziła. Nie widziałem na GPS-ie, że mam w prawo jechać. Po prostu intuicyjnie odbiłem w prawo. Co do mandatów, to tak jak widzicie, jakoś tam się nie spinam, że jest 90, żeby jechać 90, sobie jadę 110 i jak tam dostanę, to dostanę, no jakby. Ja też teraz w tym momencie z tymi mandatami, tak jak na początku oczywiście zwracałem uwagę, ile traciliśmy na mandaty, bo na początku to miało znaczenie. Zwróćcie uwagę, że jak... Aj, no niestety właśnie a propos mandatów, to nie było celowe. Kurde! Też nie było celowe, widzowie. No chłopie, coś ty zrobił, babo. Nie, chłopie. Co tyś, sweter Kononowicza żeś ubrał i co? No jedź ty, baranie, ty. Halo, halo. Jedź ty, baranie, ty. No nie chcę jechać, no. No idę albo nie idę, no chyba idę. No dobra, jedź ty, baranie. Zobaczcie, nie chcę Gostek jechać. To jest taki duży ruch przy tych bramkach, że nie mam jak nawet odbić. Ciekawe, czy za darmochę przejedzie przez bramki. Pchany przeze mnie. Mam nadzieję, że za niego nie zapłaciłem, nie? Za siebie. Dobra, wolne z prawej strony, odbijamy.
To jest. O dobra, pozbyliśmy się Ghosta. Okej. W międzyczasie ktoś nam zarobił i pani Anna nam osiągnęła poziom, więc pewnie fajnie zarobiła. To jest fajne, widzicie. Nowi praco... Co, już pozbyliśmy się go? Bo tak jakoś nie chce jechać. Wyjedzie. Dobra, bo to się źle skończy, widzowie. O, to się źle skończy, nie możemy. Nam tutaj, o to, to tutaj. Na szczęście ładunku nie mamy. 5 godzin uszkodzone. Znaczy wróćcie, bo trzy rzeczy na raz patrzę i się zawiesiłem. Jeszcze raz. Ładunku nie mamy uszkodzonego, także jedźmy tak, żeby już go nie uszkodzić. To może nie będzie kary. No, nie spodziewałbym się raczej, żeby doskonale była trasa, ale byłoby miło, jakby była. Jako doskonale. A co do snu, to 5 godzin nam zostało. Czyli tak mówię, gdzieś w granicach 21, 20 zobaczymy. Nie chcę tak, wiecie, na styk. Zobaczymy, gdzie tam nas wyprowadzi. Awarie pojazdu będą się pojawiały, ale to mi nie przeszkadza w trasie akurat, to jest konsekwencja poprzedniego odcinka, trudno. Muszę, widzowie, brać odpowiedzialność za swoje czyny. Naprawiać nie będziemy ciężarówki. To jest mój zamysł. No sam sobie ten los, widzowie, zgotowałem, prawda? Tym bardziej, że chyba w tamtym odcinku dwukrotnie ciężarówkę naprawiałem. No okej, jakby no, na straty spisałem tamto zamówienie całe, to chodziło o coś innego. To w ogóle był bez sensu tak naprawdę ten kurs. Ale jak widzicie, ja czasem tak mam, że ambicja jest ode mnie silniejsza niż, powiedzmy, możliwości. To znaczy, nagrywałem jeden odcinek, który czułem, że no nie jestem na siłach, żeby zrobić tak długą trasę. Wiadomo, że na tak długą trasę, no to trzeba mieć dzień. Mimo, że odcinek nie wypalił, siadłem do następnego odcinka z trasą za, tam nie pamiętam ile, 3000 km. To są jakby też dziś konsekwencje tego, ale uważam, że chcę wam pokazać, że potrafię. No i skoro nabroiłem, no to piję mleko, które się rozlało, tak? I jadę na tej awarii ciężarówki. Oczywiście, kiedy dojedziemy na miejsce, być może ją naprawimy, być może nie, nie wiem. Też nie mogę tak wiecznie ciężarówek naprawiać, aczkolwiek no... Wiecie, przy zleceniach, które mamy tak dobrze płatne, zbyt dobrze płatne, no to powiedzmy, że sobie to rekompensuje w ten sposób, nie? Natomiast ja bym wolał te zlecenia jednak jakoś o połowę zbić, no ale muszę dojść do tego, jeszcze gdzieś tam mi się nie udało tego sprawdzić. Może poza odcinkiem chwilę po prostu włączę Eurotracka. Mogę to sprawdzić przecież na innym koncie, żeby tutaj nic się nie działo, tak? Tutaj chcę jakby tylko na odcinkach robić. Więc wejdę sobie może na inny profil, gdzie mam te drogie zlecenia i będę testował tą komendę i zobaczymy, czy ona zbije zlecenia wtedy o połowę. Sobie troszkę przyspieszamy, bo i tak za niedługo trzeba iść spać. Widzicie, awaria co coraz częściej się pojawia. No życie. Życie, widzowie, no to co zrobimy? Tutaj kawałek trasy już mamy. No tak się też nie da jechać ciągle trasą nową i ciągle odkrywać. Już troszkę tych tras porobiliśmy, więc... rzeczy już są podkrywane. Tu bym się zastanowił, czy się może dwa razy nie przespać.
Nie wiem, na kiedy mamy to dostarczyć, ten towar. To tu będzie napisane. Oczekiwane między środa północ, a czwartek. Tutaj mamy środa 12, czyli jeżeli środa plus 12 plus 6 jest 18, plus 6 jest środa północ, no teoretycznie mógłbym się w połowie trasy dwa razy przespać. Czyli jeżeli bym, no tak o 5 rano bym wyruszał, no to jeżeli teraz bym poszedł spać, to o 18, to o 6 bym zaczął. Wiecie co, możemy zaraz gdzieś tam zajechać na spanie. Najbliższym takim do około 18. Przesuniemy sobie o 2 godziny to spanie i dwa razy się prześpimy. Można tak zrobić, widzowie. Tylko wiecie, ja się też boję tego spania, że nam pogodę potem zmienia. I dla tych, którzy by od razu napisali, wiem, że można ustawiać pogodę w panelu. Tylko no tutaj troszkę, powiedzmy to uczciwie, kierowca prawdziwy, który sobie jedzie i mu zaczyna padać deszcz, on sobie nie włączy panelu i sobie pogody nie zmieni. Także widzowie, no wiecie, no to, że tak powiem, trochę powagi, nie? Mam ustawienia ryzyko spadnięcia deszczu czy tam czegoś i się ich trzymam. Czasem zdarzenia drogowe mam na więcej czas, ale możemy zastanowić się, tylko to by był hardcore. Ale może taki odcinek by warto by było nagrać. Bo to trasa gdzieś tak około 2000 km, coś tak jak teraz. Że zdarzenia drogowe ustawić na full, jakieś objazdy na przykład na 50%, deszcz na full. Nie, to z deszczem na full to by było mało kiepsko na odcinek. Tak, chociaż na 50% ten deszcz. I wiecie co? I wtedy włączyć ten ruch drogowy na fulla. A czekajcie, bo miałem na stację zjechać. Zagadałem się. Zagadałem się, tu już nie wjedziemy. No już nie będę pod prąd wjeżdżał na stację teraz. Dobra, na następną. No i taki odcinek, ale to mówię, przy 2000, bo raczej taka trasa 5000 to było już niewykonalne. Ale taka trasa 1500-2000 z maksymalnym ruchem i wiadomo, że ona nam zajmie bardzo długo. No, słuchajcie, to nawet trasa 1000 km mogłaby 2 godziny zająć w takich warunkach, więc no to trzeba mocno się zastanowić. Hardkorowy odcinek, żeby nagrać. Dobra, teraz się muszę rozglądać za stacją, bo czas najwyższy się przekimać. Możemy dwa razy się przespać, nie ma problemu. Nic się nie stanie, jak się dwa razy prześpimy. Tam zjeżdżać raczej do łóżka nie będę, tym bardziej, że ja bym jakby już się dotankował, bo mamy połowę baku, więc chętnie bym się zatankował. Tam raczej nie będziemy zjeżdżać do spania. Ciekawe, czemu ten fragment jest nie na żółto. Coś może w promocie się pokopało. Bo dopiero tutaj, widzicie, od tego momentu. Też ciekawi, czemu czasem tak nie do końca jest odkrywane. Ale też mnie ciekawi, czy jak to nie jest zaliczone, czy to wtedy się zalicza do tych 100% odkrycia mapy, bo jednak ja bym chciał mieć 100% odkrytej mapy i ciekawe, czy to się tak da zrobić. Jak są fragmenty nieodkryte. Znaczy odkryte, ale nie zaznaczone przez GPS-a w sensie. Dobra, dajcie mi stację, bo już po 18. Trochę mi się mój plan ze spaniem sypie, przez to, że się zagapiłem. Tamta stacja byłaby idealna. Przez to, że się zagapiłem. Widzicie, tu stacji żadnej nie mamy. Trudno, no. Ja to tam na luzie traktuję akurat. Tutaj nie miałem. Do 21 mamy czas, żeby się położyć spać, więc myślę, że do 21 stację znajdziemy. O, jest teraz stacja, pięknie. Jak na życzenie i też jest nieodkryta, więc akurat ją odkryjemy. Proszę bardzo.
Wlatujemy tam jak Hanka w kartony. Przeliczam trasę. A tam to sobie przeliczaj sobie. To ci broni przeliczać. Jedź prosto. Pamiętaj, Iwono, umiesz liczyć? Licz na siebie. Droga Iwono. Zatankujemy drogie paliwo, jak już nie powiem co. Ale już zatankujemy. Wiecie co, na tym etapie to jakby ja już tak tego paliwa też nie liczę. Wiadomo, że jakby tak dokładnie liczyć te ceny tutaj, jakby dokładnie liczyć ceny paliwa, no to różnica wychodzi spora na baku, oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że nie, ale jakby wiecie to, czy tam jest po 8,30, czy po, nie wiem, 7,50, to już mi to tam... Dobra, mieliśmy się dwa razy przespać, zobaczmy, bo tak byśmy się obudzili po północy, a w nocy nie chcemy jechać. Więc prześpimy się dwa razy, zobaczymy, co nam tu pracownicy zarobili, czy nasza Helga coś fajnego zrobiła. Może Helga dopiero ciężarówkę dostała i ona też nie jest za mocna, niestety, ta jej ciężarówka. Kitty coś tam zarobiła, niedawno zatrudniona. I poziom pięknie, zobaczcie, jak poziomy osiągają. O, 200 tysięcy? Już myślałem, że Helga. A to Timothy. Pięknie, to już mamy milion jak nic na koncie, jak spaliśmy. Widzowie, to już jest milion jak nic. No nie no, Amber 12 minus zrobiła, nieładnie Amber, ale poziom chociaż osiągnęła. Ja nie wiem, co, jak ona robiła tą trasę, że na minusie. Daniel, 100 tysięcy. O, widzowie, ile kasy nam wpłynęło. Tu przychód za przychodem leci. Jano, 180 czy 118. Już na, ja tutaj na drogę patrzę, więc... Jakby do... Ale już grubo ponad milion mamy na koncie. To jest dwie ciężarówki kolejne kupimy, widzowie. 1,4 miliona, ja pierdzielę. No to się rozkręcamy, widzowie. Kończąc odcinek, czy właściwie zaczynając kolejny, zaczniemy od kolejnej inwestycji, gdzie inwestycjon, czyli dwie nowe ciężarówki, może, no, może trzy kupimy dla pracowników obecnych, którzy dobrze się spisują, chociaż też bym już zaczął się zastanawiać, czy tym dobrym pracownikom, co mają długodystansowce i tak dalej, tego mana nie wzmocnić. Bo te many oni mają na 300 koni, no nie są to zbyt mocne te many. Co to jest 300 koni? Więc może im chociaż wzmocnić silnik na 500 na przykład, zobaczyć ile by to kosztowało. Nie, takie inwestycjone i zobaczyć jak to się przełoży na ewentualne ich zarobki. Czy to będzie miało, widzowie, znaczenie? Jestem ciekaw, wiecie, tak szczerze. Bo widząc po sobie, jeśli ja bym miał mieć ciężarówkę 300-konną, no to wielu ładunków nie, takich drogich nie byłbym w stanie przewieźć, no bo po prostu albo bym się męczył, czyli jechałbym dłużej. Był jakiś taki odcinek, co wziąłem ciężki ładunek i się męczyłem ciężarówką. No, więc tak samo może być z pracownikiem, a nam zależy, żeby pracownik no, w miarę sprawnie i dynamicznie zarabiał. Tylko wtedy może kupując im te droższe ciężarówki, ja musiałbym im awansować ekonomiczną jazdę, widzowie. Ekonomiczną jazdę im awansować, żeby po prostu jakby mniej paliwa zużywali. Tam jeszcze właśnie nie wiem, jak to wyjdzie. To wtedy te koszty by były niższe dla pracownika. To nadal się upieram, że i tak powinna być możliwość tak zwanego dyspozytora, którego byśmy mogli rolę też pełnić i po prostu wybierać trasy, kursy dla pracowników. Ja to cały czas tak uważam. Tutaj zdania, widzowie, nie zmieniłem. Trzymaj się prawej strony. Pari! Aha, bo my jedziemy obwodnicą przez Paryż, tak. Ja tam gdzieś, ale ja tej trasy chyba w końcu nie ustawiałem koło Paryża.
Już wiecie, na bieżąco mogę trasę sobie edytować. Kto powiedział, że ja muszę trasę ustawić na samym początku? Wiesz, trasę mogę też edytować na bieżąco, no niestety. Przydzwoniłem w gościa. Bo można na bieżąco trasę jakoś tam edytować. Niepotrzebnie, kurde, widzowie, w gościa przydzwoniłem. Bardziej chodzi też o naczepę, żeby nie był ładunek uszkodzony, więc jedźmy już grzecznie. Bezmyślnie zupełnie. Dajcie mapa. No nie, no to tutaj to nie mamy co nawet, słuchajcie, zmieniać tej trasy, bo... Tu nie ma co zmieniać naokoło, bo to w ogóle by było, wiecie, ile nadrobienia. Nie. Absolutnie. Widzicie, to nie ma sensu tak nadrabiać. To byśmy z 200 km dołożyli dystansu, po co? Ten odcinek akurat nie ma temu służyć. Ale dziwi mnie, słuchajcie, że tak szybko dystans wbiłem w tym Volvo. Przecież dopiero co to Volvo kupowaliśmy, a już mu tam przebiegu nabiliśmy, no dosyć konkretnie, widzowie. Tu chyba jest przebieg, bo się pojawia koło kierownicy, ale kurczę, te literki są tak małe, że ja niestety nie widzę. Powinien ten licznik być trochę jednak większy, te niektóre napisy. Dobra, my tu gadu o liczniku, a tu się pas kończy. Dobra, wolne mamy. No i 1000 km do celu. Raz lecimy. W tej Wielkiej Brytanii za dużo nie pojedziemy w takim razie, to będzie może z 700 km. Z Wielką Brytanię, no tak, no ale jazda pod prąd, więc tam się dopiero schody zaczną. Prawdziwe. Jakby nie patrzeć, bo tutaj to wiecie, ta Hiszpania, ta Francja, no to tam był fikuś, nie? Ta jazda. W Wielkiej Brytanii się dopiero schody zaczną. Teraz już bez spania musimy dać radę przejechać. Jaka dziwna tutaj konstrukcja. Dobra, tam pik. Przecież nie będę 90 jechał na czterech pasach czy trzech. Nie będę jechał 90, bo pojadę 70. Zostałem do tego zmuszony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Nie no, widzowie, jadę dzisiaj w miarę kulturalnie, także nie będę niczego odwalał. Jak widzicie, mogę sobie trochę prędkość przekroczyć, ale jadę generalnie kulturalnie. Na Jukena przystało. Bycie Jukenem zobowiązuje do kulturalnej jazdy. Okej, tędy już jechaliśmy, pamiętam. A jak to było, widzowie? Policjanty z naprzeciwka jechały i mi mandatu nie dali. Widocznie oni tylko muszą stać albo jechać za mną. Też w Polsce są już takie radiowozy, przecież, które z naprzeciwka prędkość mierzą. Zjedź z ronda. Poisy, cokolwiek to znaczy poisy. Ale ładne tutaj chaty. Mur starodawny. Pięknie tu jest. Ładna taka, jakaś taka luksusowa wioska, bym powiedział, przy Paryżu.
ładnie mają kwiatami tutaj zrobione. Tu takie ładne chaty, a tu bloki obok. Dobra. Powiem wam tak szczerze, tak jeżdżąc po... Mówię tu o Eurotrucku oczywiście, bo w świecie realnym no to nie miałem takiej przyjemności zwiedzania, więc zwiedzam w Eurotrucku, ale tak jeżdżąc po różnych właśnie tutaj krajach, to myślę, że każdy kraj ma coś takiego, co jest w nim fajne. Jednak jakiś taki swój urok. Tu na przykład te domki, te wille mi się w tej Francji bardzo podobały. Ja przypuszczam, że jest jeszcze więcej innych fajnych miejsc. No ma też swoje takie jakieś tam plusy. Zjedź drugim zjazdem. Taki swój klimat specjalny. To tak jak jechaliśmy, widzowie, przez... Zjedź z ronda. Tą nieszczęsną Litwę i tam jeździły te takie ruskie... samochody. No UAZy to chyba nie były. Nie wiem, czy to była jakaś nowsza wersja UAZu, czy jakoś inaczej się... UAZa chyba tak się w ogóle odmienia. Ale raczej nie, to jakieś inne. Tylko tu na przykład we Francji nie wiem, co ta Tatra tu robiła z naprzeciwka. Akurat kompletnie nie pasuje do tego klimatu. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra, Iwona, będę skręcał w lewo. Skoro każesz. Kele. O, jedziemy w stronę Kele, naszego słynnego. Skręć w lewo. Bo tam w Kele chyba w ogóle jest port i my chyba do Kele jedziemy, do portu. Powiem wam, że chyba nagram odcinek, bo też pisaliście i może dla odmiany nagram odcinek z multiplayera właśnie jeszcze raz z tej drogi całej. Między Kele a Duisburgiem, natomiast no to zdecydowanie musi być na multiplayerze i musi być bez promota, bo niestety na promocie widzowie się popsuło i nie ma tej drogi na promocie. Od razu wam mówię. Tej słynnej drogi nie ma, jest droga tylko autostradą. A wiadomo, że tam cały urok tamtej... Oj, znowu awaria, coraz szybciej, coraz częściej mi auto gaśnie, widzowie. Holender. Niedobrze, niedobrze. Oj. Ach, ten refleks. Jedź prosto. Pomarańczowe było. Lub żółte, jak to woli. Słuchajcie, to jest jedyne światło chyba, które przez wielu ludzi jest, ma dwa kolory, nie? Że albo się mówi żółte, że na późne żółte, albo pomarańczowe, nie? I mimo, że ono jest pomarańczowe tak naprawdę, a nie żółte. Ale to jest jedyne światło, bo tak jak czerwone, no to każdy, no wie, oczywiście może daltonista powiedzieć inaczej, nie? No ale czerwone wiadomo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zielone też wiadomo, nie ma tutaj podwójnych, a... Zjedź w prawo. Oj, my tu o światłach, a tu zakręt. Ale ładnie mi się udało w niego wjechać. Jedźże, chłopie. Tutaj jest mylący, słuchajcie, trochę ten...
ten środek przedzielający autostrady, dwa przeciwległe pasy ruchu, bo wygląda tak, jakby był asfalt, gdzie, że możesz przejechać, a tak jak się dopiero mocniej przyjrzysz, to widzisz, że tam stoją takie betonowe zapory, nie? Znaczy, słuchajcie, no jest duża szansa, że do końca odcinka będziemy mieli bliżej 2 milionów kasy, licząc jeszcze z moją tutaj pensją. Więc będzie troszkę inwestycji w następnym odcinku. Ale to tak jak widzicie, to już jakby dlatego tak aż nie cieszy. Ja dlatego chcę o połowę te zlecenia jednak zbić. Będzie taki większy challenge, myślę. Z tymi inwestycjami. Pracownicy jakby i tak już będą zarabiali. Trzymaj się lewej strony. Wiem, że przekraczam prędkość, ale to na to się nie umawialiśmy, widzowie, że nie będę prędkości przekraczał. Powiedziałem tylko, że jadę jakoś tak jak człowiek, kulturalnie. Ale kulturalnie prędkość można przekroczyć przecież. Można niekulturalnie, tak jak robiłem to w poprzednim odcinku, a można kulturalnie, tak jak dzisiaj. Także wiecie. Awaria pojazdu, ach te awarie moje. Osiemset dziewięćdziesiąt km do celu, pięknie widzowie, pięknie. To mi się podoba. Bardzo mi się to podoba. Widzę chyba port, czyli do Kele. To jest właśnie ta droga do Kele właśnie. Znaczy to nie jest ta konkretnie, bo tu jedziemy od strony Paryża, więc jakby od drugiej strony jedziemy, ale niestety ona jest tak tutaj przebudowana właśnie na promocję. No ja bym wam pokazał na mapie, czym, jak to się różni, że nie ma tej drogi już fajnej, wąskiej, natomiast no, musiałbym zrobić zbliżenie, a niestety widzowie zbliżenia nie zrobię, bo nam może Eurotracka wywalić. Dobra, czyli zaraz wjeżdżamy na Wielką Brytanię. Tu się zacznie zabawa jazdy pod prąd. Ale zobaczcie, że dzisiaj żadnego dużego mandatu za przekroczenie prędkości nie dostałem. Wszędzie mi się upiekło. Gdzie przekraczałem. Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No jedziemy do Keledo. Do portu. Tu jakie ładne. Jakieś takie, nie wiem, jakieś, oj. Jakiś taki, taka zatoczka chyba z tego portu, nie wiem. Ładnie to zrobili. Helga chyba wyruszyła w długą trasę, widzowie. Bo nie widać, mam nadzieję, że mi nie zniknęła ze zleceń, nie? Listy kierowców, ale tak serio, to pewnie wzięła długą trasę Helga.
kogoś z tą 50 tu mocno pogrzało. No jeszcze bardziej kogoś pogrzało, to jeszcze może 10 na godzinę dajcie. Już bez przesady. Albo od razu 5 na godzinę. Ja tutaj ich tak wyprzedzam, to mam wrażenie, jakby wszystko się działo w zwolnionym tempie, widzowie. Jakaś kontrola graniczna, co to jest? Trzymaj się lewej strony, a następnie trzymaj się prawej strony. Czyżby update'a zrobili do... Czyżby widzowie zrobili update'a? A nie, tu nie skręcamy. Myślałem, że tu skręcamy. Trzymaj się prawej strony. Bo tak się zastanawiam, no bo Wielka Brytania jak wyszła z Unii, to chyba już nie jest w strefie Schengen, czyli tak jakby granica chyba zaczęła obowiązywać, no ale to by update'a zrobili w promocie, to uwzględnili? Nie, to jest chyba tylko kontrola taka, wiecie, jak... Jak w porcie, nie? No ale czemu tam taki graniczny strażak jakiś tam... Jest ewidentnie ikona granicy. Więc nie wiem. Awaria pojazdu. Gdzie ja tu w ogóle mam jechać? Dobra, jadę za gościem, bo ja, słuchajcie, ja ten GPS to mnie tu w ogóle nie... Ten GPS to mnie, słuchajcie, tak dziwnie prowadzi, że ja już nie wiem, gdzie tutaj na statek się wjeżdża. Więc jadę za gostkiem, słuchajcie, bo zgłupiałem. Zobaczcie, nie wiem, czy wy widzicie. Nie wiem, czy wy widzicie, widzowie, jak mi GPS zgłupiał. Jakie tu mam dziwne rysunki, więc jadę za gostkiem, pierdziele. Dziwnie to zrobili. Dobra, tam stoi jakiś strażnik graniczny, jakaś ta kontrola rentgenowska, słuchajcie. Jak gdzieś tam, chyba we Węgrzech czy Bułgarii, już tam nie pamiętam w którym kraju. Znaczy tam wszędzie chyba są te kontrole. Ale jedziemy za kolesiem. Nie ma co. Nadrobi Wielkiej Brytanii, zależy jakimi drogami nas poprowadzi. Najgorzej to tam w Wielkiej Brytanii, no jeszcze na autostradzie to się poleci, ale jak ronda albo coś, to dla mnie to jest, wiecie... Dla mnie ta Wielka Brytania jest chora, nie? Gdzie ten gościu jedzie? A mi GPS inaczej pokazuje. Mi tu pokazuje. Dobra, no to jadę tu, nie? Niby jest zielona strzałka, tu nawet mogę. Jest szerzej. Dobra, no to teraz chyba już sam trafię, nie? Nie muszę za gościem jechać. Ja pierdzielę, ile tu jest pasów. Wygląda jak tor wyścigowy. Tu 30. Szukanie nowej trasy. Ty tam, Iwona, za dużo już nie marudź i nie szukaj. Jedź prosto. Bo jesteś strasznie nieskoncentrowana, kobito. Jedź bardzo ale mi się... No właśnie, te twoje ale mi się bardzo... Bardzo mi się te twoje ale nie podoba. Za co ja mam teraz płacić? 46 zł mam zapłacić. No zarąbiście, nie dość, że za prom płacę, to jeszcze za wjazd na prom. Co tam się dzieje? Dobra, no i teraz jadę chyba tędy. Tu jest chyba wjazd, są jakieś tutaj policeje, niby jest stop, ale jest zielone światło, no to jadę, nie? A, pierdziele, jakie labirynty, widzowie, pogubiłem aż się. Ten GPS to w ogóle zwariował. Dobra, już chyba jesteśmy bliżej portu, bo już tam widzę. Jakieś 8 na godzinę, nie wiem po co. Kontrola rentgenowska, a. Dobra, i gdzie dalej mam jechać? Tu. A, tam. Okej. Okay. Stoją sobie jakieś koleżki.
się prężą. Waga! Aha, waga, dobra. A pierdziele, kurde. Znaczy, powiem wam tak też, widzowie, ja nie byłem w porcie w Kele na promocie, więc jakby ten port w Kele widzę po raz pierwszy, nie? Na promocie. Taka ciekawostka, widzę. No dobra, i teraz gdzie jadę na... Nie, bo to ja nie po... A to nie, bo to... To jest pociąg, widzowie. Czekajcie, no niby tu wszyscy wjeżdżają. Słuchajcie, bo to jest pociąg. Dobra, my tu nie jedziemy, słuchajcie, tym. Nie płyniemy promem, tylko pociągiem będziemy jechać. Tu wszyscy jadą, to jadę tam, gdzie wszyscy, nie? Dobra, już chyba widzę miejsce, gdzie mam zjechać. To będzie ten drugi zjazd chyba. Jest szlaban otwarty. Drugi albo trzeci, żebym teraz dobrze wjechał. Pierwszy nie. Tutaj chyba było. Ale tu nie ma pociągu? Jest pociąg. Tylko wjazd do pociągu jest chyba z drugiej strony, widzowie. Z tej chyba. Chyba tu. Tak w świecie realnym, powiem wam, nie chciałbym tak podróżować. Dla mnie to by była masakra. No i co mam teraz zrobić? Jak ja mam tam wjechać? Jak ja mam tam wjechać? Niech mi ktoś powie. Że co, że tu mam wjechać i mam cofnąć? No to ja nie będę cofał, tak jak już to sobie zawrócę. A tam do przodu nie można? A, tu też można, nie. Nie, bo tam nie ma zielonego. Kurde, widzowie. Czekajcie, ale suchar. Wiecie co, no to suchar troszkę. Jak ja tu mam w ogóle wjechać tam teraz? Musiałbym cofnąć, ale nie chcę mi się cofać. Już wolę na wprost wjechać. Tamten też wjechał na wprost, więc dobra, może mi się uda. Może nie przyhaczymy, co? Dobra. Ale bez sensu. Taki hektar mam jechać. Dobra, tu. Uff, udało się. Dobra, lecimy do Wielkiej Brytanii. Obliczanie nowej trasy. Ja bym tam wolał pod tunelem La Manche jechać szczerze, niż jakimś dziwnym pociągiem. Przecież jest tu, nie wiem, czy tutaj właśnie, nie jestem też przekonany, czy tu na pewno w promocji jest to już uwzględnione, no ale jest przecież tunel pod La Manche i można normalnie jechać. Chyba, że coś mi umknęło. Czekajcie, bo my w ogóle w Wielkiej Brytanii jesteśmy. Jakoś pod prąd trzeba jechać. Gdzie ta policja tam się wpływała? Już trudno, z tą awarią trzeba wytrzymać do końca. 700 km do celu, to już z tą awarią wytrzymamy. Tam sobie wiecie.
To w ogóle te prędkości tutaj w tej Wielkiej Brytanii są w milach. Dla mnie to Wielka Brytania to jest taki jeden wielki suchar, widzowie. Jedźcie, kurde, Brytusy jedne. Anglia, dobra, odkryte nowe państwo, wszystko spoko. Bo to 40 mil jest, a nie 40 kilometrów. I teraz zgadnij z gadula, kurde, ile to jest 40 mil. Nie mam domyślać. Znaczy wiem, że jedna mila to jest 1,66 kilometra, ja widzowie o tym wiem, no ale... Jakby no, trudno mi jest tak w czasie jazdy, kurczę, liczyć, nie? Teraz mi limit pokazało dopiero. To jest 64 na godzinę, no, ale też mi ograniczenie 64. Mogli do 70 zaokrąglić. Trzymaj się prawej strony. Prawej strony, znaczy ty Iwona wiesz, że jesteśmy w Anglii? Aha, i teraz się zaczyna zajebiście. Patrzcie, wyjazd na autostradę. No dobrze, że autostrada, super. 13 to taka prędkość. Oj, 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 oj. Oj. Udało się bezkolizyjnie wyjechać. 113 ograniczenie, no to taka prędkość ni w dupę, ni w oko, nie? Powiedzmy, że zbliżona do 110. Jakie dziwne uczucie, nie? Bo tak na dobrą sprawę, na dłuższej trasie jestem... Jestem, widzowie, pierwszy raz... Wielkiej Brytanii i dziwne uczucie, nie? Auto mi gaśnie coraz częściej, no ale damy radę. Sześćset kilometrów to już nie jest dużo do końca. Odkrywamy, zobaczcie, nowe trasy, także jestem ciekaw, czy 14, na pewno 14% wyskoczy odkrytej mapy, no bo to zobaczcie, całość będziemy odkrywali, a to 600 km mamy do przejechania na niezbadanym lądzie. Mi tu bardziej 120 pasuje jechać. Bardzo dziwne uczucie, nie? W taki sposób droga skonstruowana. Ja nie wiem, czemu oni to tak... bez sensu zrobili. Oj? Oj? Londyn? Serio? Na rondzie zjedź... O nie, rondo, widzowie, rondo! weź tu teraz, jak tu jechać po tym rondzie, cholera. Zobaczcie, jak to dziwnie wygląda, nie? Zobaczcie, jak oni na tym rondzie jadą, pod prąd jadą, no to kurde. Ja musiałbym Patte jeszcze raz zrobić pramkę, ją zabrać do Wielkiej Brytanii, jakbyśmy konwój robili. Zobaczcie, jak to wygląda na tym rondzie tu. A jedź! Wolne jest przecież, jedź chłopie tym niebieskim czymś. Bo nie widzę czym je. No dobra, no to muszę cię popchnąć w takim razie. Kopie. Na rondzie się jedzie, a nie stoi, nie? Zjedź z ronda. A tu jest zjazd z ronda, aha. Czekajcie, bo teraz światła, gdzie mamy skręcać? W lewo. Lewej strony, a następnie skręć. Teraz już za późno. Skręć w lewo. Teraz już za późno. Wjechałem nie na ten pas, co trzeba. Kto to widział pod prąd jeździć w Wielkiej Brytanii, no? O ja pierdzielę, tu mam jechać. Ja już tam chciałem jechać.
Już bym pojechał tam. No nie, no to się jechać tak nie da, widzowie. Ja nie lubię Wielkiej Brytanii, to jest super. Tak szczerze nie mógłbym mieszkać w Wielkiej Brytanii, nie mógłbym jeździć tam samochodem, nawet pieszo by mi było ciężko się poruszać. Tak jak mam być szczery, widzowie. No i mam kurwa uszkodzony ładunek, nie, widzowie. No co za pieprzona Wielka Brytania, no patrzcie to. Kto to wymyślił? Ja, już mi się ta Wielka Brytania, już żałuję, że tu jedziemy, wiecie? Tam pal licho, że mam ciężarówkę tak uszkodzoną, nie? Ale słuchajcie, bardziej jest mi szkoda tego, że trochę się ładunek uszkodził, a dopóki nie przydzwoniłem w te coś. Jakby po co tutaj zrobili takie ograniczenie, jak tam jakieś pręty wystają, słuchajcie. Zobaczcie, jaki suchar. Z przeciwnej strony wystają pręty, to tak jakby tylko osobówki tam miały jechać. Ja pierdziele, jak tu trzeba uważać. Teraz jestem zły, bo słuchajcie, uszkodzenia mi mocno wzrosły. Mamy uszkodzenie naczepy i mamy uszkodzenie towaru, nie? Nie z mojej winy zresztą. Dlatego ja pierdzielę ograniczenia ich prędkości w tej Wielkiej Brytanii. Znowu rondo. Zjedź z ronda. Zjeżdżam, no. Nie lubię Wielkiej Brytanii, no ale dobra, dla widza. Challenge w sumie, słuchajcie, wiecie, nie wszystko, nie zawsze musimy robić challenge, nie każdy challenge musi nam, no kurde, nie każdy challenge musi nam sprawiać przyjemność. Musiałem tego Angola wepchnąć w krzaki, bo nie jechał. Więc niestety, widzowie, no nie każdy challenge musi nam frajdę sprawiać. Poza tym, chcąc odkrywać mapę, no to niestety, widzowie, niestety. Dobra, może teraz trochę nadrobimy. Dopiero jesteśmy koło Londynu. Teraz naprawdę muszę mocno patrzeć. Może ja ze środkiem pojadę dla bezpieczeństwa. Skoro nie wiadomo, którym pasem tu jechać, żeby było dobrze. Lokom się, kurde. Angolę jechać. Jechać Angolę. Oj, oj, oj. Waria pojazdu, no niestety. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. W ogóle wam powiem szczerze, widzowie, jakoś nie lubię specjalnie Anglików. Raz, że mi się ich akcent nie podoba. Gdzie mam skręcić? Tam? A tam mam skręcić. Raz, że mi się ich akcent języka angielskiego nie podoba i wkurza mnie, jak słyszę takiego Anglika mówiącego, bo dla porównania ktoś mówi po amerykańsku, z amerykańskim akcentem. O, to jest wszystko spoko, nie? Tam Kanadyjczyk, wiecie, o co mi chodzi, a jak ktoś mówi po tak typowo angielsku, tak jakby zaciąga tą angielszczyzną, to mnie to aż denerwuje, to jest raz. A dwa, jakoś nie lubię Anglików, bo to są strasznie tacy marudni ludzie. Znaczy, może wyjątkiem jest Jaś Fasola, nie? Który faktycznie taki śmieszek, ale jak był taki serial też kiedyś, Co ludzie powiedzą, z Jacyntą Bukiet, to taka typowa, wiecie, taka Brytyjka, to mnie to... Wiadomo, że mnie to śmieszyło, bo to było głupie.
śmieszyła mnie ta komedia, ale ogólnie tacy, zobaczcie, że Anglicy to takie typowe marudy. W sumie też widać, jak pogoda wpływa na nastroje ludzkie, nie? Że no jednak tam w tej Anglii to w większości no pada deszcz, jest tak szaro, ponuro. No to też się w sumie nie ma co dziwić, że oni marudzą. Ja strasznie nie lubię takich marudnych ludzi. Lubię pogodnych, wesołych, pozytywnych, którzy gdzieś tam dobrze na świat patrzą, mimo przeciwności, bo problemy to ma każdy z nas. Więc takich wyżeraczy energii właśnie, takich Angolii typowych, nie lubię. Pominę, że Brytyjki chyba nie należą do zbyt urodziwych kobiet. Polki są najładniejsze. Polki i takie Wenezuelki czy Portugalki, takie, znaczy nie, Wenezuela, tam Brazylia jest ciemną karnacją. Ale Polki to Polki. Nie no, jeszcze Ukrainki są całkiem ładne. Grzejemy tam, widzowie, ja już mam 500 km do celu, chcę to szybko skończyć, także trzeba nadrobić. Ale no nie będę mandatów wyłączał, niech to wszystko będzie w tej całej liście. Ta ciężarówka to już grzać raczej za bardzo, to już nie ma siły, nie? My tyle jej tutaj uszkodziliśmy, że ona już za bardzo nie pogrzeje. Dobra, pik, 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 tam ile tam jadę szybciej. Z jedną milę szybciej jadę może. Oczywiście żartuję, nie? O, znowu Anna K zarobiła. Anna K już chyba trzeci raz w ciągu tego. Ej, zobaczcie, widzowie, Helga! I czy nie było fajnie Heldze dać, widzowie, super ciężarówkę? Czy nie było fajnie Heldze dać? 150 tysięcy dla mnie Helga zarobiła. To chyba, jak sami widzicie, się opłacało, prawda? Dać Heldze nową ciężarówkę. Kochana Helga, nasza Helgusia. Fajna jesteś, Helga. Jestem z ciebie dumny. A tak na ciebie narzekałem. Potem tak się martwiłem, co się stało z Helgą, bo mi Helga zniknęła. O, policja jedzie. Trudno, dostanę mandat. Zobaczymy ile. Przed nami jadą. Jedziemy o nie wiem ile za szybko. Jeszcze kogutów nie włączyli? Patrzcie, jadą obok mnie. Jeszcze kogutów nie włączyli. Przekroczenie prędkości, 5000. No trudno, no. Ja się spieszę tutaj, bo mi auto gaśnie. I chcę jak najszybciej z tej Brytanii tutaj wyjechać. Dostawa środa 21. O kurczę, to tutaj już się ciemno robiło. 15? Czy to tak się zachmurzyło po prostu? Trochę chcę te kilometry zbić na koniec, widzowie. Nie będzie to jakaś szaleńcza jazda, jak była poprzednio, ale gdzieś tam będziemy mieli w nosie ewentualne mandaty. Byle towaru nie uszkodzić. Uj. To był fuks. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Lewej strony. Czyli, że mamy zjechać. Jedź prosto. A czy prosto, czy prosto, czy w lewo? Iwona, zdecyduj się. Skręć w lewo, powinnaś powiedzieć, ty. Gałganico jedna. Czemu mi mówisz, kurde, że jedź prosto? Bym pojechał prosto i by było. Gościu, czemu mi przed gębą hamujesz, ty? Ducato. I to tak dziwnie jeżdżą tymi samochodami, że... Tu sobie nie pozwolę na jakieś czary-mary. O, ten wiezie chyba to samo co ja. Zobaczcie, widzowie. Ola? Nie, on wiezie kolej. To my wieźliśmy to, wieźliśmy... Oj! A ja też wiozę kole. Aha! Fajnie, widzowie, to samo wieziemy. Jeszcze by się okazało, że to mój pracownik może. Bym się zdziwił. Nie wiem, czy białe Iveco komuś kupowałem. Nie pamiętam już tyle tych samochodów, słuchajcie.
Musiałbym, wiecie co zrobić, to bym wtedy miał pewność, że spotkałem pracownika. Musiałbym ciężarówki specjalnie pomalować na przykład na barwy polskie, no bo nie widziałem, żeby tu jakikolwiek NPC jeździł w barwach polskich, więc o to się w tym momencie bym nie martwił. Pomalować ciężarówki w barwy polskie i wtedy bym wiedział. Nawet naczepy może, ale naczep jeszcze nie kupowałem pracownikom, jakby ktoś się pytał. Myślę, że zrobię to też z czasem, ale jak widzicie, fajnie pracownicy zarabiają z samymi ciężarówkami. Z prawej strony, a następnie jedź dalej. Bez naczep, ja też naczep własnych nie używam, mimo że oczywiście byłoby to zlecenia, byłyby droższe, gdybym na własnych naczepach jeździł, ale jak widzicie, jeżdżę sobie tak i jest też wszystko spoko. Pokoloko jest, widzowie. Że nie ma co tam się trzymaj wpinać. Trzymaj się z prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Dobra, Iwonko, dobrze, pojadę, spróbuję. Jedź prosto. No to jadę. Spowodowanie kolizji życia. No, tym bardziej, że wiecie, no, brałbym swoją naczepę, miałbym droższe zlecenia, ale... Trzymaj się z prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Ale co by mi to dało, tak? No nic by mi to nie dało, bo mi nie zależy, żeby zlecenia mieć w tej chwili. Ja raczej staram się schodzić z ceny z tych zleceń, bo... Przypuszczam, że jakbym miał z własną naczepą wybrać jakąś dostawę, to i pewnie za 1100 bym miał dostawę, no... Wiecie, to już przegięcie. To jest tak, jakbyś na modach grał. Ta 50 może jakoś bezpiecznie mi się uda dojechać. Jedź prosto. Jadę prosto. Bo oni jakoś Angolę się tu... Kampera zepchnąłem z drogi chyba. Chyba. Jak się wkurzę, to przejadę przez te pasy oddzielające autostradę i pojadę we właściwym kierunku. Znaczy tutaj teoretycznie pod prąd, ale... U nich bym jechał pod prąd, ale jechałbym tak jak u siebie. Tam jest taki ruch, że weź sobie jedź. O, ktoś 60 Sharon zarobiła 60 koła. Pięknie, pracownicy zarabiają, widzowie. Żyć nie umierać. Zobaczcie, 2 miliony jak nic będziemy mieli. Do końca odcinka. Tak jak mówiłem, będzie 2 miliony. Szkoda, że tu nie ma na przykład takiego zlecenia, takiej trasy, że miałbym jakieś na przykład polskie produkty z Polski, z jakiegoś magazynu czy z czegoś. Nawet i mogłoby to być makro, ale że polskie produkty, żebym wiózł do jakiegoś polskiego sklepu na przykład w UK. W UK jest dużo takich polskich sklepów, nie? No wiadomo, że to jakoś tam dojeżdża i szkoda, że na przykład nie ma takiej dostawy. Ja bym chętnie takie dostawy tak dla zasady powoził, żeby polską gospodarkę wspierać, a tam dupę z tym mandatem. Myślicie, że ja się mandatem przejmuję? No, się mam ten mandat, ja tu grzeję, żeby już skończyć jak najszybciej, paliwo mamy. Auta lepiej nie gasić, bo różnie może być. Więc do spania już nie zamierzam iść. Tym bardziej nawet bym chyba nie mógł za bardzo, bo mam dostarczyć ten towar jakoś koło północy, więc jakbym się przespał, to bym miał jako spóźnione. Ale to nie, też nie ma sensu iść spać, skoro za 3 godziny dostarczymy towar. To nawet nie ma co tam myśleć o spaniu. Nie zwiedzam, widzowie, jak widzicie, nie zwiedzam. Ja już teraz się skupiam, żeby dojechać po prostu jak najszybciej. Bo i tak już 2 godziny odcinka. No niestety przekroczyliśmy i to... Ta policja w tej Wielkiej Brytanii, słuchajcie, fakt, że jaguarami jeżdżą. Ale ta policja w Wielkiej Brytanii, powiem wam szczerze, bardziej wygląda jak pomoc drogowa niż jak policja, nie? Tak jakoś dziwnie mają oklejone te samochody, że wygląda to ewidentnie jak pomoc drogowa.
karetka, to wygląda no tak jeszcze w miarę standardowo, bym powiedział. Straż pożarna widzę też, ale no policja to no chłopie! Brytolu ty jedziesz, ty kurde. Jaguara ma i się wlecze, kurde gnojek. Nie wiem, chyba jaguarem jedzie przede mną. Jeszcze mi hamuje. Oj, chłopie, bo jak ja ci go zarysuję zaraz. Trzymaj się lewej strony, a następnie zjedź w lewo. Czekajcie, lewej. Aha, lewej, czyli ja zjeżdżam. Jestem nauczony mówienia, że trzymaj się prawej strony. Zjedź w lewo. A tu jest odbicie lustrzane, dobra. Dobrze, że się zorientowałem za porę. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, widzowie, że się w porę zorientowałem, nie? Jak to można tak pod prąd jeździć, nie? A czy wiecie, dla nich to jest normalne, bo oni tak od urodzenia jakby mają zaprogramowane i są uczeni na taką jazdę, nie? Pod prąd. Poza tym też wiadomo, kierownica jest po innej stronie, a następnie jedź dalej prosto. Po innej stronie mają kierownicę, no to też jest inaczej. To jest dla nich normalne, ale jestem ciekaw, czy... Nie wiem, nigdy bym... No ja bym nie umiał jechać samochodem po innej stronie, gdyby była kierownica. Zdecydowanie nie. No, gdzie mnie tu zajeżdżacie drogę, chłopy? No tu tyle kamperów jeździ, co tu do zwiedzania, tu nie ma co zwiedzać. Deszczowo, ponuro, szaro. Chociaż... widzowie, tak tutaj się śmiejemy z tej Anglii, ale na przykład jedną z lepszych miejscówek do łowienia ryb, oczywiście Fishing Planet, jest właśnie Wielka Brytania i słynne Weeping Willow, gdzie lubię na karpie jeździć, także widzicie, no. O, i teraz szybko nadrobiłem, zobaczcie jak zeszło. 160 km tylko do celu. Jechać, chłopy, który tutaj blokuje pas, bo ja teraz nie wiem, w którą stronę, którym pasem mam jechać. Który jest jakby lewy, który jest prawy. Tak jakby odbicie lustrzane, czyli ten jedzie lewym w zasadzie. Cysterną. Że jemy i tyle. Jak mi ktoś wyjedzie, to jak pierdalne to... Tyką karetką, gościu, kurwa! Gdzie żeś mi wyjechał? O, ale żeś poleciał, widzisz? I było trzeba mi wyjeżdżać. Grzecznie, kulturalnie jechałem na wprost, a mi wyjechał ham. Zbolały. A ostrzegałem. Poleciał jak małysz. Po bananach. Tyle towar nie był za bardzo uszkodzony, to tylko tyle, żeby expa nie tracić, a już tam te mandaty, czy tam naprawa ciężarówki, no to już będzie raczej konieczna po tym kursie. Ale jak widzicie też, dotrzymałem challenge'u i przejechałem tą popsutą ciężarówką całą trasę, 3000 km prawie. No 2600, no to do 3 to... Jeszcze dużo brakuje, ale... Ale zostało nam 100 km do celu, więc teraz raz już kończymy. Także fajnie, drogi widzu, że jesteś, że oglądasz, bardzo mi miło. Jestem ci bardzo wdzięczny. Będę jeszcze bardziej wdzięczny, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to warto subskrybować, aby nie przegapić najnowszych odcinków. Staram się przynajmniej codziennie z Eurotracka wrzucać odcinki. Z Farming Simulatorem wygląda to różnie. Może jeszcze tam parę poradników będzie, natomiast będą też nowe serie typu City Skylines 2 i Market Simulator, czy właściwie Supermarket Simulator. Bo tak konkretnie się ten symulator nazywa. Patrzcie, jak daleko od nich stoję, to oni jadą porządnie, a jak
Bliżej podjeżdżam, to nie chcą jechać gałgany. Ty autobusiarzu, chłopie, co mi żeś zahamował? Myślisz, że ja sobie nie... Ale to dziwnie wygląda ten korek z naprzeciwka, nie? Tak? Taka schiza, mówię, jak oni jadą, nie? Osiemdziesiąt kilometrów, widzowie, do celu. Raz, raz. Jestem w ogóle bardzo ciekaw tego supermarket symulatora. Może go też będę robił bardziej na live'ach. Ale jestem bardzo, bardzo ciekaw. Jak to się będzie mnie obsługiwało tego symulatora. I kolejny level raczej powinniśmy wbić, bo tam dużo nie brakowało tego expa, więc tutaj bez problemu. A widzowie, powinniśmy level wbić. No dwa levele nie wbijemy, no bo zbyt krótka trasa, a dzisiaj mi się też takiej na 5000 km nie chciało robić. Zobaczymy, co w następnym odcinku. Na pewno zaczniemy odcinek od inwestycji. Jeszcze sobie przemyślę. Chłopie! No i patrzcie, wjechał we mnie baran. No co za idiota. Wy to widzieliście? Gościu we mnie wjechał? Oj. Wjechał mi w naczepę baran. I mam uszkodzenie naczepy tam ileś procent, no to siłą rzeczy... Oj! No weź tu patrz, kurde. Na drogę lepiej, gościu, patrz. Także tam z 2% uszkodzeń towaru może być i to przez to nie jestem do końca przekonany, czy będzie jako doskonale. Może być znowu znośnie albo dobra robota. W sumie nie wiem, które... chyba dobra robota jest wyżej rangą niż znośnie. Tak mi się wydaje. Jeszcze jest zadowalająco chyba. A następnie skręć w lewo. Już nie wiem nawet, jak tam. Skręć w lewo. Ja tu mam w lewo skręcić. Aha, że tu, dobra. No jakoś wyboru nie mam, Iwona, dużego, bo droga się kończy. Trzymaj się lewej strony. Nowej trasy. Widzowie, musiałem, no. Musiałem coś, co ja będę czas marnował na jakieś jazdy pod prąd. Jak było szybciej po prostu. Jedź tą landarą, chłopie. Nie dość, że pod prąd, to się wleką. A dobra, w dupie was mam, jadę porządnym pasem jak trzeba. O, zobaczcie, i od razu... I powiedzcie mi, czy od razu człowiek nie czuje się lepiej psychicznie, jak jedzie pod odpowiednim pasem ruchu. Tam ci wyprzedzają, no to ja jadę tym normalnym. No, tylko oczywiście ktoś musi mi ten pas zajmować. Światło czerwone. No dobra, już się zatrzymam. Ponieważ mam tylko, widzowie, kilometr do celu, to już się zatrzymam. Nie będę taki. A tu chyba promem jeszcze miałem gdzieś płynąć, więc ja nie wiem, o co tu chodzi, widzowie, z tym zleceniem, bo z tego, co pamiętam, to do Irlandii chyba miałem jeszcze promem. Przecież granicy nie przekraczałem Wielkiej Brytanii raczej. Nie zauważyłem przynajmniej, to ja nie wiem. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. No, jadę do promu, tylko teraz jakby Iwona nie do końca... Oby więcej tak. Tam chyba jest dostawa, widzowie. Gdzie ta brama?
chyba tutaj, bo tu mi się flaga pojawiła. I chyba tutaj mam dostawę. Chyba tak. Dobra, już nie parkujemy, nie chce mi się ostatnio. Zadowalająco, no niestety, niestety widzowie, doskonale, to nie jest czysta expa w plecy, no tam te 30 tysięcy olać, ale zobaczcie, coś tam nam weszło expa. Jakbym teraz chciał wziąć zlecenie tam na 5000 km, to bym tyle expa dał, że raczej bym kolejnego levelu nie wbił. Wiecie co? Zastanawiam się z tą dostawą na czas, bo... Za ukończenie ważnej dostawy, za, no bo jakby nie mam tych dostaw, a to by mi dało tutaj... A jak cyjanek potasu, no? No nie wiem. Nie wiem, czy ADR-a. Może tutaj sobie weźmy jedno. Widzowie, dodajmy. O kurczę, 2 miliony 100 kasy mamy. Pięknie. Pięknie, widzowie, ale to już dalsze czynności w następnym odcinku. Podejmiemy, jakieś tam ciężarówki się kupi i zobaczymy, co wybierzemy. Ale zerknijmy, czy aby na pewno... o kurde, 1 300 000? Serio? Patrzcie to, 1 300 000 jest zlecenie za... A to w ogóle gdzieś do Rosji byśmy jechali. O, to muszę pomyśleć, ale to jest 5000, ja bym dystans wolał. Czekajcie, dystans. 5100, czyli raczej ciężko znaleźć dłuższą trasę jak 5100, ale powiem wam tak, w życiu bym nie wziął dostawy, no tak, bo to przez to, że awansowaliśmy, natomiast powiem wam, że w życiu bym nie wziął dostawy za 1 300 000, to już jest dla mnie, wiecie co, słabe, nie? Wiecie co, to może tak, na koniec odcinka spłaćmy sobie ten jeden kredyt, czy drugi oba spłaciliśmy, ale numer, widzowie, spłaciłem oba kredyty. No zobaczymy, co tam się wymyśli. Dobra, to tyle, ja zapisuję w takim razie grę, żeby nam tu nic nie uciekło. Dziękuję, drogi widzu, za oglądanie, będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i trzymaj się, do następnego odcinka, cześć!